Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Tania Walko Arabska Vendetta. Czyta Katarzyna Anzorge Przedmowa. Moi drodzy, Arabska Vendetta miała być ostatnią powieścią z arabskiej i azjatyckiej sagi cyklu opowiadającego o losach kobiet z szalonej i niezwykłej rodziny Salimich, protoplastki Doroty. Pięknej Marysi Wel Miriam i zbłąkanej owieczki Dari Wel Darin. Jednak w wyniku wielu przeprowadzonych ankiet i burzliwych dyskusji, moi kochani fani zadecydowali, że mam kontynuować pisanie sagi, bo bez moich bohaterek i ich rodzin nie wyobrażają sobie życia. Cieszy mnie to ogromnie, bowiem jestem do nich tak samo albo nawet bardziej przywiązana. Żyję z nimi nie dwa a trzy dni w roku, bo tyle potrzeba zwykle na przeczytanie każdej z moich książek. Towarzyszę im przez kilka miesięcy, gdy przelewam myśli na papier, a i później cały czas o nich dumam i pamiętam, kiedy fabuła kolejnego tomu kształtuje się w mojej głowie. Aktualnie mam pomysł na co najmniej trzy powieści, które powstaną w niedalekiej przyszłości. Arabska Wendeta. Kończy wątek znienawidzonego przez wszystkich dżihadysty Jasema Alzaniego, który pojawił się w arabskiej krucjacie. Ale czy tylko on kieruje się starą biblijną, a także koraniczną zasadą oko za oko, ząb za ząb? Czy chęć zemsty nie tkwi w każdym z nas i przy złych wiatrach nie bierze góry nad uczciwością i chęcią spokojnego prawego życia? Kiedy zostaniemy zranieni, czy nie mamy ochoty na rewanż? Czy wystarczy nam przeklęcie kogoś Niech ci wpięty pójdzie Albo niech twoje dzieci odpłacą ci pięknym za nadobne W przypadku moich orientalnych bohaterów Taki łagodny odwet nie jest możliwy Choć zasada wendety prawie nigdzie na świecie Nie jest już przestrzegana W krajach arabskich nadal możemy się z nią spotkać Jasem Alzani, choćby nie chciał Musi się odegrać za zdradę A przede wszystkim za odbicie mu żony Największą winą za wszystkie swoje nieszczęścia obciąża księcia Anwara al-Sauda. Ten nowoczesny Saudyjczyk daje swojemu wrogowi szanse na szczęśliwe życie, radość i odejście z tego świata, kiedy wybije jego czas. Jasem próbuje, ale nic nie da mu takiej przyjemności i satysfakcji, jak wyrównanie rachunków. Daria Salimi, wel Darin Alzani, wel Al-Saud, jest godną przedstawicielką swojej nacji. Z ojca libijczyka i matki Polki wyrosła kobieta o zdecydowanie arabskich genach. W arabskiej wendecie będzie szukała zemsty na zabójcy swojego ukochanego księcia i pierwszego dobrego człowieka, z którym się związała. Zostawi za sobą praworządny świat, przyjmie na barki niesłuszne oskarżenie o zabójstwo męża, porzuci kochającą rodzinę i uwielbianego synka Ahmeda. Pomsta za zmarnowane lata i krzywdy, nie tylko jej, ale setek czy tysięcy ofiar terrorysty Jasema, stanie się celem jej życia. Nieważne czy przeżyje, czy zostanie zabita, uwięziona i torturowana, musi dokonać zemsty. Pandemia COVID-19 ogarnia też arabski świat. Czy koronawirus zaatakuje członków rodziny Salimich, tego dowiecie się już niedługo. A może ta siła wyższa dokona wendety na ich wrogach, ale też zabierze im tych, których kochają? W powieści, którą trzymacie w rękach, występują także partnerzy kobiet z rodu Salimich. Mąż Doroty, uroczy i nowoczesny doktor Ashraf al-Rida, któremu spada na głowę ogromny problem z nieoczekiwanie rozprzestrzeniającą się w Arabii Saudyjskiej pandemią. Hamid bin Laden który pomimo nowego związku z Marokanką Salmą i życia w poligami nadal opiekuje się Marysią i dba o bezpieczeństwo jej rodziny, oraz beztroski i uważający się za bezkarnego mściciel Jasem Alzani, którego dni są policzone. Do głosu dochodzi też młoda generacja, niezwykle piękna wnuczka Doroty, Nadia, oraz jej przyjaciółka, księżniczka Wafa Alsaud. Dziewczęta przeżywają pierwsze młodzieńcze miłostki. Są częściej ranione przez życie niż głaskane po głowach. Dzięki swojej nowej sympatii Saszy Koenowi, amerykańskiemu Żydowi polskiego pochodzenia, Nadia podejmuje pierwszą poważną decyzję i planuje swoją przyszłość. Wafa zaś, doświadczywszy najgorszego ze strony najbardziej kochanych przez nią mężczyzn, powoli staje na nogi i poznaje człowieka, który zostaje jej przyjacielem. W tej części sagi znajdziecie także kontynuację wątku saudyjskich księżniczek, trzech córek świętej pamięci króla Abdullaha, który z wyjątkowym okrucieństwem przez długie lata przetrzymywał je w złotej klatce. Czy uda im się z niej wydostać, czy spotkają się z poszukującą ich przez całe lata matką? Pamiętacie jeszcze księżniczkę Lamie z arabskiej księżniczki? Która bez pamięci kochała się w młodym Hamidzie Bin Ladenie? Jej tragiczne i intrygujące losy być może odmienią się na ciut lepsze. W arabskiej wendecie zabiorę moich czytelników w szeroki świat. Oprócz znanych z poprzednich moich książek Libii i Arabii Saudyjskiej, pokażę Wam włoską wyspę Lampedusa, na której lądują uchodźcy z Afryki. Razem udamy się też do Mediolanu, na Gran Kanarię i do mojego ulubionego kurortu San Agustin. Potem zahaczymy o Egipt, by ostatecznie wraz z Jasemem Alzanim i jego nową rodziną odkrywać cienie i uroki Maroka. Zafunduję wam nawet niemożliwą do odbycia w obecnych pandemicznych czasach wycieczkę po marokańskiej, algierskiej i libijskiej Saharze. Czytając arabską wendetę, Zatknięcie się z postaciami historycznymi i publicznymi, których losy i charaktery modyfikuję na potrzeby literackiej fikcji. Niektórych moich bohaterów sadzam na wysokich stołkach i nadaję im książęce tytuły lub wysokie stanowiska, choć są postaciami całkowicie przeze mnie wymyślonymi, a wydarzenia z ich życia powstały w mojej wyobraźni. Mam nadzieję, że ich uczuć tym nie urażę. Prawdziwe biogramy znanych polityków i władców, znajdziecie w dodatkach na końcu książki, w indeksie nazwisk. Liczę, że po samej przedmowie jesteście na tyle zainteresowani, że nie oderwiecie się od arabskiej wendety aż do ostatniej strony. Jeśli niczego z siebie się nie daje, to jest się większym żebrakiem niż ci, co siedzą w pyle ulic z wyciągniętą ręką. Człowiek bez serca jest najbiedniejszy pod słońcem. Wszystkie postaci występujące w powieści i przedstawione wydarzenia są fikcyjne. Losy osób publicznych lub postaci historycznych zostały zbeletryzowane na potrzeby fabuły. Prolog. Parapetówce u książęcej pary, jaśnie wielmożnych Darin i Anwara al-Saudów, w nowo wybudowanym przez nich pałacu na obrzeżach Riadu, stolicy Królestwa Arabii Saudyjskiej, bierze udział co najmniej tysiąc osób. Zarówno w domu, jak i w ogrodach, są ponad dwie setki służby, kelnerów i kelnerek, barmanów, kucharzy i kuchcików oraz pomagierów, a dwa razy tyle ochrony bo to przecież nie byle jakie party, lecz impreza zrzeszająca najważniejszych ludzi w królestwie, prawie cały saudyjski establishment. Korpus dyplomatyczny, funkcjonariuszy Royal Secret Service oraz GID, czyli General Intelligence Directorate, centralny oddział wywiadowczy, nie wspominając o członkach rodziny królewskiej. Książę przeczesuje gości wzrokiem i zauważa każdego, tylko nie swoją ukochaną. Gdzież ona jest, gdzie się podziała? Denerwuje się już trochę. Miała być w krwisto-czerwonej, długiej do ziemi sukni z głębokim dekoltem. Takiego ciucha raczej by nie przeoczył. Poza tym Daria, jego Darin, ma niesamowitą zdolność wtapiania się w tłum, czyżby to znaczyło, że niczym szczególnym się nie wyróżnia? Czy rudowłosą Nadję, Słowiańską blond-piękność błękitnooką Dorotę, lub arabską Miriam o palącym wzroku, topiącą serca swymi czarnymi jak węgle oczyma, można by przeoczyć? To właśnie one, najbliższa rodzina księżnej, stanęły w pierwszym rzędzie tuż przed podium. Anwar patrzy na swoją teściową, wciąż atrakcyjną, szczupłą i zgrabną Dorotę, której towarzyszy obecny mąż, Saudyjczyk, doktor i zarazem minister zdrowia. Książę może tylko mieć nadzieję, że jego młoda żonka nie odziedziczyła temperamentu po mamusi, która jednego męża libijczyka pochowała, ponoć nawet zabiła. Z drugim Polakiem się rozwiodła, a ilu kochanków i apsztyfikantów przeszło przez jej łóżko, to jeden Bóg wie. Bo nie wie tego na pewno jej aktualny mąż Ashraf ale rida Zresztą, chyba zupełnie go to nie obchodzi, bo wygląda na zadowolonego i szczęśliwego mężczyznę. Zaraz obok nich, ledwo trzymający się na nogach, staruszek Muhammad al-Rida, długoletni szef saudyjskiego wywiadu, ściska pod rękę najcudowniejszy kwiat młodzieży saudyjskiej, dziewczynę tak piękną, że aż wzroku od niej nie można oderwać. Widać w niej podobieństwo do Doroty, lecz Nadia bin Laden. Ma oczy nie jak babcia, błękitne niczym niebo, lecz chabrowe, jak najlepszy cejloński szafir. falujące włosy wyglądają jak świeżo muśnięte pędzlem tycjana. Rodzice tej gwiazdy są nieopodal. Marysia, vel Miriam, o urodzie i kształtach rajskiej churysy, i ojciec, Hamid Bin Laden, wojujący z międzynarodowym terroryzmem najlepszy saudyjski szpieg, który w czarnym smokingu wygląda na amanta filmowego w sile wieku i rozkwicie formy. Wigoru mu chyba nie brakuje, bo po jego drugiej ręce stoi druga żona, Marokanka Salma, również niczego sobie kobietka, przyjaciółka jego pierwszej wybranki serca. Wszyscy szanowni goście zaczynają się niecierpliwić. Jak długo można zwlekać z oficjalną inauguracją? Piękny Ahmed, syn obecnej księżnej i jej niechlubnego byłego męża dżihadysty Jasema Alzaniego, jest już w ramionach swego ojczyma. Kiedy razem pojawiają się namównicy, następuje to, czego nawet najwięksi pesymiści się nie spodziewali. Szczelna jak mur ochrona nie jest w stanie nikogo przed tym ustrzec. W jednej chwili kończy się to, co dopiero się zaczęło. Gaśnie życie w młodym, dobrym człowieku, cudownym, zakochanym mężu i niedoszłym, choć na pewno idealnym ojcu. Kula wymierzona prosto w serce wielkiego, jak tur mężczyzny, odbiera mu to, co najcenniejsze. Z tą chwilą świat wielu osób zebranych w tym elitarnym towarzystwie upada albo zmienia się nieodwracalnie. Wszystko idzie w niepamięć. Nikną miłość, pasja, stabilizacja i spokój, beztroska i równowaga. Ład i bezpieczeństwo odchodzą w zapomnienie. Osoby z najbliższego otoczenia księżnej Dari przypuszczają, czyja to sprawka, kto stoi za tak haniebną zbrodnią. Jasem Alzani, vel dżihadi John, vel John Smith, vel Sean O'Sullivan, vel Muhammad Arabi Muntasir. Nie zapomniał o swojej żonie z którą nigdy dobrowolnie się nie rozwiodł, ale został rozwiedziony. Dzisiaj postanawia postawić ją do pionu i odebrać saudyjskiemu księciu to, co należy do niego. Daria, omotana przez mężczyznę za młodu, do dziś nie potrafi wyplątać się z toksycznego uzależnienia. Nie zna już człowieka, który stoi przy niej, w drzwiach dla służby, prowadzących do kuchni i na zaplecze pałacu, nie zna tej twarzy. Ale miażdżący uścisk dłoni i spojrzenie mówią jej wszystko. To jej zmora, ten, który potrafi z niej wydobyć najgorsze instynkty. W chaosie i panice, które wybuchły, gdy zastrzelony przez snajpera książę upadł na podłogę, nieszczęsna matka widzi skrywaną pieczołowicie niespodziankę, jaką szykował dla niej ukochany mąż wbija wzrok w swojego umiłowanego syneczka który dzisiaj miał dołączyć do ich szczęśliwego stadła ale to marzenie się nie spełni daria nawet nie może podbiec i wziąć dziecka w ramiona nie wolno jej się choćby do niego zbliżyć bo z miejsca zostanie schwytana i uwięziona przez saudyjskie władze które z dużą przyjemnością zasądzą jej najwyższy wymiar kary za dwie zbrodnie popełnione w królestwie z czego jedna na członku rodziny królewskiej z dziecinną łatwością udowodnią jej współudział w tym mordzie, bo Jasem nie jest dobrym wujkiem, i pozostawił na wyciągnięcie ręki dla śledczych liczne dowody jej winy. Półpolka, pół Libijka, Daria Nowicka, Weldarin al do świata prawa i sprawiedliwości już nigdy nie będzie mogła powrócić. Zostanie niechybnie okrzyknięta odpowiedzialną za swoje i nie swoje grzechy. Raz na zawsze wykreślona z praworządnego społeczeństwa. Idziemy, syczy przez zęby ten, który ostatecznie przeciąga ją na stronę zła i występku. Już! popędza. Jalla! Dawni małżonkowie wybiegają tylnym wyjściem prosto na parking, gdzie czeka na nich Porsche Taycan Turbo w zabójczym stalowo-zielonym kolorze. Daria narzuca abaje i hijab, Kelner zaś zamienia uniform na tradycyjną saudyjską tobę, a głowę nakrywa kraciastą gutrą. Teraz wyglądają jak stuprocentowi obywatele tej ziemi. Kobieta wskakuje za kierownicę. Droga na Mekkę informuje mężczyzna, zapinając pas przy kubełkowym fotelu pasażera. Jasne. Daria wie, gdzie ma jechać, bo ćwiczy tę trasę od miesiąca. Odkąd dostała takie polecenie i satelitarną mapę od swojego pana i władcy? Zna każdy kamień, każdą nierówność asfaltu. Nie wiadomo, gdzie Daria nauczyła się tak perfekcyjnie prowadzić wyścigowe auto, a może po prostu teraz już nie zależy jej na życiu tak jak jeszcze tydzień temu. Bez strachu dociska gaz do dechy, prowadzi jak zawodowy kierowca w wyścigu Gran Turismo. Pruje ponad dwieście na godzinę, spychając wszystkich użytkowników drogi na boki. Kierowcy, widząc numer jeden na rejestracji, od razu wiedzą, że auto należy do samej wierchuszki rodziny królewskiej, zjeżdżają więc lękliwie na pobocze. Kobieta opuszcza miasto i wjeżdża pomiędzy góry. Wokół jest tak pięknie, lecz ani ona, ani jej oprawca tego nie zauważają. Gwałtownie skręca z autostrady na boczną szutrową drogę. Tam czeka już na nich wielkie amerykańskie auto z napędem na cztery koła. Porzucają wyścigowe Porsche i przesiadają się. Wóz rusza. Po niespełna pięciu minutach karkołomnego rajdu po bezdrożach zatrzymują się pod uschniętym karłowatym drzewem oliwki. Tuż obok stoi helikopter w krwisto-czerwonym kolorze. Arabska, zakwefiona kobieta i mężczyzna w białej jak śnieg sukni wsiadają na pokład śmigłowca. Maszyna z głośnym hukiem wirników wzbija się w powietrze. Hamid wybiega z pałacu zamordowanego księcia, za nim jego najbliżsi współpracownicy z Secret Service, na końcu truchta stary al-Rida. On z takimi akcjami już nieraz miał do czynienia. Zabić, skurwy syna, powtarza w myślach jak mantrę. Zabić. Mężczyźni wskakują do podstawionego wojskowego samochodu. Czym się stąd wydostali? Porsche, odpowiada funkcjonariusz śledzący przestępczą parę na ekranie swojego laptopa. Idioci. Tego auta raczej nie da się zakamuflować. As saudyjskiego wywiadu czuje jakiś szwindel. Jadą jak na wyścigach, już są na wylocie z Riadu, droga na Mekkę. Nie złapiemy ich, uciekną? Szlak by to trafił. Nie złapiemy ich żywych, stwierdza doświadczony starzec. Mężczyźni się denerwują, obserwują nagrywaną przez wojskowego drona scenerię, zielone auto, porzucone przy głównej drodze, aż bije po oczach. Czy oni bawią się z nami w podchody? Nikt nie może uwierzyć w takie niedociągnięcia profesjonalisty Jasema za dobrze go znają. Myślę, że tak, potakuje z niesmakiem mundurowy. Zbiegowie wsiadają do śmigłowca. Czerwony, głośny, zwykły, jak zabawka? Oburzają się zawodowcy. Zestrzelimy? Mężczyzna, który trzyma w ręku wojskowe łokitoki, zadaje kluczowe pytanie. Nie możemy ryzykować, ale. Hamid się waha, nie chce zabijać przypadkowych niewinnych osób. Wolałbym tego drania dostać żywego. Ją także. Zestrzelić! Szabani, Muhammad Al-Rida wydaje rozkaz. Natychmiast! Czerwony piękny helikopter rozlatuje się na kawałki, kiedy uderza w niego zdalnie sterowana rakieta. Potem zapada cisza. Wszystko jest skąpane we wczesnym bliskowschodnim zmierzchu Płomienie dogasają w poświacie zachodzącego szkarłatnego słońca Część pierwsza Droga uchodźcy Rozdział pierwszy Wyspa nieduża Lampedusa Fałszywy wygnaniec, pseudobanita Przebył długą drogę, by dojść do zdezelowanego kutra przewożącego uchodźców z wybrzeży Libii do Włoch. Urodzony w Damaszku, w Syrii z arabskiej matki, genialnej i sławnej diwy operowej i ojca Brytyjczyka, dorastał w Londynie jako zwykły chłopak, nie sprawiając swojemu tacie zbytnich kłopotów. Później, krok po kroku, zbliżał się do wodopoju, fundamentalistycznego źródła, którym jest dżihad. Zanim jednak to nastąpiło, dobrze się bawił i hulał ze swoim rówieśnikiem, saudyjskim księciem Anwarem al-Saudem oraz starszym kolegą, petrodolarowym księciem Saifem al-Islam Kaddafim, synem tego Kaddafiego, samego pułkownika Muamara. Nieopatrznie, czystym zrządzeniem losu, poznał dilera narkotyków, świetnie zakamuflowanego fundamentalistę Moe z Pakistanu. To on poprowadził go za rękę w stronę zła i śmierci, a z czasem uczeń przerósł mistrza. Potem już wszystko potoczyło się skokowo, bo dżihadystyczną karierę robi się szybko i przeważnie trwa ona krótko jeden lub dwa sezony. Jasem jest w tym względzie wyjątkiem. Zresztą nie tylko w tym. Jego droga do kalifatu w Syrii była długa, bo wiodła przez Azję i Europę przez Królestwo Arabii Saudyjskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Egipt oraz Francję i Hiszpanię. Na drodze napotykał różnych ludzi setki, tysiące osób. Niektóre pozostawiały w jego duszy ślad, inne przewijały się jak cienie. Zresztą sam je do krainy cieni wyprowadzał. Półsyryjczyk, półbrytyjczyk doskonale pamięta dwóch brytyjskich dziennikarzy, których ściął maczetą, robiąc z tego medialny szum bo nagranie umieszczono na YouTube i widział je cały oburzony świat. Tak samo nie zapomni jordańskiego pilota, którego likwidację zaplanował tak jakby układał choreografię do spektaklu teatralnego. To był teatr. Była to poniekąd sztuka jednego aktora, a sam główny bohater zachował się jak artysta najwyższej klasy. Kiedy już całe jego ciało objęły płomienie, Wstał i wykonał dwa ostatnie kroki ku wieczności. Potem jego ziemska powłoka się rozsypała, pozostały po niej proch i pył, a płonąca czaszka potoczyła się pod dnie klatki, w której był uwięziony. W Palmirze dżihadysta też dał niezły popis. Nie pamięta wszystkich czterystu osób, na które wydał wtedy wyrok śmierci, ale jednego indonezyjsko-saudyjskiego lekarza na pewno. Skrócił go o głowę w starożytnym teatrum na oczach wiwatującego tłumu fanatyków. Lekarz bez granic zakończył tam w tragiczny sposób swoją ziemską wędrówkę. Wybitny zbrodniarz zagwarantował też ciekawe życie wybrance swojego serca kobiecie, w której na swój chory sposób się zakochał, pół Polce, pół Libijce, Darii Nowickiej. Zupełnie nieświadomą dziewczynę pociągnął za sobą przez pół świata. By ostatecznie zniewolić w kalifacie i osiąść z nią w stolicy pseudo-państwa islamskiego w rakce. Po upadku sztucznego, złego tworu ruszyli przed siebie, zacierając ślady i ukrywając swoją tożsamość. Kobieta, najpierw zakochana, a potem zniewolona Sabija, niewolnica, szła za swym mężem przez Liban, Katar do Arabii Saudyjskiej, by stamtąd przenieść się do Libii. W końcu wydawało się, że została raz na zawsze uwolniona od potwora, który gnębił ją latami, bowiem został on schwytany i osadzony w Abu Salim w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Wyglądało na to, że najbardziej poszukiwany w ostatnim dziesięcioleciu terrorysta, który ma na swoim sumieniu zamachy zarówno w Europie, jak i Afryce Północnej oraz Azji, błyskotliwą karierę w kalifacie, zostanie na dobre odizolowany od praworządnego świata. Ale to byłoby zbyt proste, zbyt optymistyczne zakończenie. Dzisiaj jasem Alzani, więzienny zbieg, jako biedny uchodźca, udaje się do Włoch na przeciążonej łodzi rybackiej, która wyrusza z libijskiej miejscowości Zuara nad Morzem Śródziemnym i ma w planie dobić do portu na włoskiej wyspie Lampedusa. Wprawdzie aktualnie Włosi wybiórczo wpuszczają nowych przybyszy. Lecz ta jednostka jest dobrze opłacona i wiezie samych libijskich dysydentów, a nie imigrantów z czarnej Afryki. Nie ma na niej ani jednej czarnej twarzy, a spośród wszystkich pasażerów wyróżnia się blond, ślicznotka Judith, która staje się symboliczną przewodniczką Beatrycze swojego męża, sprytnego głupka Libijczyka Abdullah oraz dżihadysty Jasema Alzaniego. Abdul, pomimo młodego wieku, bo ma niespełna 25 lat, również sporo przeżył. Wysłany przez rodzinę do kalifatu za swoją wściekłą na cały świat fundamentalistyczną siostrą, działającą tam w brygadzie al-Hansa, wrócił po latach do domu bez siostry, która zginęła w swoim i milionów innych fundamentalistów przekonaniu za właściwą sprawę. Przywiózł natomiast żonę piękną Amerykankę, którą uratował, zasłaniając ją własną piersią przed plutonem egzekucyjnym. Dziewczyna ta nie wiadomo czy tak głupia czy naiwna, dała się zagnać losowi do ogarniętej wojną Syrii, by w obozie dla uchodźców w Aleppo pomagać pokrzywdzonym kobietom i dzieciom. Potem sama padła ofiarą gwałtu i przemocy. A teraz na libijskim kutrze siedzi razem z tymi, których było jej tak żal. Staje się jednym z milionów banitów tułających się aktualnie po świecie i szukających dla siebie miejsca. Judith pozostała Amerykanką tylko z wyglądu, bo duszę ma już arabską, a paszport wystawiony na skonwertowaną muzułmankę o imieniu Jasmin, Libijkę, żonę Libijczyka. Nie za dużo nas tutaj napakowali? Martwi się Jasem, rozglądając się po przerażonych twarzach towarzyszy niedoli. Ta łódź jest zanurzona aż po burtę. Woda przelewa się już przez pokład, najmniejszy sztorm i idziemy na dno. Nie strasz, proszę, zatrwożona Judith aż szczęka zębami, a rozglądając się dookoła i widząc zapłakane libijskie kobiety, tulące do siebie pochlipujące dzieci, wpada w jeszcze większą panikę. Przecież nie braliby nas na pewną śmierć. Codziennie tego typu łodzie przepływają Morze Śródziemne. Nie sądzę, żeby takie wraki dały radę. Wybrałeś chyba najtańszego przewoźnika, ty idioto. Denerwuje się półsyryjczyk i strzela w łeb swojego kompana. Dostałeś dość pieniędzy od moich popleczników, żeby kupić bilet na pierwszą klasę na włoskim promie. Co zrobiłeś z kasą, baranie? Będziemy potrzebowali jeszcze paru groszy na zagospodarowanie się na miejscu, no nie, broni się Abdul. Który po prawdzie połowę gotówki zostawił rodzicom na dostatnie życie i opiekę nad Nazimem, synem jego i Judith. Trzeba było mówić, że od razu pójdziesz do banku i wypłacisz obiecany mi milion! kpi bezczelnie, już nic a nic nie bojąc się niegdyś groźnego dżihadysty. Wtedy nie musiałbym oszczędzać. Pożyjemy, zobaczymy, kwituje Jasem, jeśli przeżyjemy. Judith chwyta pod ramię swojego męża i wbija mu paznokcie w skórę, bo zaraz po odbiciu od wybrzeża pojawia się długa fala. Mała, przepełniona łajba raz jest na jej szczycie, by po chwili w zawrotnym tempie ześlizgnąć się jak po zjeżdżalni na dół. Spanikowani ludzie zaczynają krzyczeć. Wrażliwe kobiety i dzieci takiej huśtawki nie wytrzymują i wyrzucają z kurczących się żołądków resztki niestrawionego jedzenia. Na siebie, na sąsiadów i na pokład, który robi się jeszcze bardziej śliski. Kiedy słońce skrywa się za horyzontem i świat ogarnia całkowita ciemność, na kutrze słychać coraz głośniejsze zawodzenie. Bałwany morskie przewalają się przez burtę, a że pompy na tym złomie nie działają, nabiera on coraz więcej wody. Już nikt nie może wejść do znajdującej się pod pokładem toalety czy kantyny, bo wody jest po kolana, jej poziom podnosi się sukcesywnie. Jeszcze trochę byle do świtu, byle do rana, w Allahi, na Boga szepczą pasażerowie, którym udawało się przez długie lata zachować życie w niebezpiecznej Libii a teraz najprawdopodobniej tak tragicznie stracą je na środku nieprzyjaznego morza śródziemnego upragniony świt rzuca światło na małą łupinę, która powoli zbliża się do europejskiego brzegu ludzie wstrzymują oddech, uda się, łudzą się musi się udać, już tyle przeszliśmy po kolejnych godzinach, które teraz są jeszcze tragiczniejsze, bo pasażerowie są wystawieni na palące promienie słońca i skwar, a żadnego zadaszenia czy wody pitnej oczywiście nie ma, na horyzoncie pojawia się duża, stalowa łódź Straży Przybrzeżnej. Organizatorzy, podłe ludzkie hieny, obiecali biednym uchodźcom łatwą przeprawę i życzliwą gościnę. Ale jedno i drugie to wierutne kłamstwo. Pływacie na przybrzeżne wody Republiki Włoch, oznajmia ktoś po arabsku przez megafon. Opuściliście wody międzynarodowe, macie natychmiast zawrócić. Bosman, niczym się nie przejmując, próje dalej, jakby chciał staranować swoją przerdzewiałą łupiną włoską rządową jednostkę pływającą. Macie natychmiast zawrócić, nie wpłyniecie do portu. Wydziera się twardy, włoski funkcjonariusz, a pasażerowie są teraz jeszcze bardziej przerażeni niż na początku swej drogi, bo wiedzą, że kuter trasy powrotnej nie przetrzyma. Oni też nie. Jesteście tu nielegalnie! Zawrócić! Straż Przybrzeża zastawia im drogę i łódka staje w poprzek fali, która niebezpiecznie przelewa się przez pokład przy okazji zmywając z niego wymiociny i fekalia. Łódź coraz mocniej kolebie się z boku na bok. Fala moczy pasażerów, którzy w rytm napływających wód przesuwają się to w jedną, to w drugą stronę. Matki kurczowo trzymają w objęciach niemowlęta i małe dzieciaczki. Ojcowie chwytają za ramiona, kark lub ubranie starszych. Nastolatkowie, zazwyczaj dumni i buńczuczni, teraz jawnie płaczą, a katar spływa im do ust i na brody. Nikt już nie wierzy w ocalenie. Bosman rzuca kotwice. Jasajt, panie! Jeden odważny libijczyk w średnim wieku wstaje, trzymając się metalowego takielunku. Mister! Krzyczy, machając rękami. Błagam! Tutaj są kobiety i dzieci litości! Nikt z włoskiej jednostki pływającej nie ma jednak ochoty wdawać się w negocjacje i po osadzeniu w miejscu kutra odpływają, zostawiając libijską łódź na pastwę losu i żywiołów. Nie obchodzą ich kolejni banici, mają dość tych, którzy już do nich przybyli i zrównują ich ukochany kraj z ziemią, a Lampedusa całkiem przez nich ginie. Wody, jeść, pić, rozlegają się pojedyncze głosy, lecz nie zdławi to niezłomności posłusznych rządowi żołnierzy republiki. Na Boga. Na ich tragiczne słowa reagują tylko siły przyrody, chcąc, widać, Zmieść z powierzchni globu hańbę i zakałę ludzkości Ni stąd, ni zowąd, na błękitnym niebie pojawia się czarna deszczowa chmura, która rośnie w zastraszającym tempie Morskie wody zaczynają chaotycznie bulgotać i przelewać się to w tę, to w drugą stronę Po podniesieniu kotwicy prądy ciągną mały kuter jak zabaweczkę na sznurku Przegrzany silnik dławi się parokrotnie i gaśnie Nikt z feralnych pasażerów już ani piśnie Wszyscy wstrzymują oddech, czekają na najgorsze Na śmierć w czarnych odmętach Kolejna wysoka fala podchodzi pod burtę Uderza w nią z hukiem, po czym wzbija się nad głowami uchodźców I smaga ich jak pejczem po twarzach Potem zapada martwa cisza Każdy oddala się myślą od miejsca tragedii i prawdopodobnego pochówku Jedni wspominają rodziny zostawione w Libii Inni zabitych podczas arabskiej wiosny ktoś cicho przeklina, że nie zrealizował biznesowych planów, a dziewczyna żałuje, że nie dała się pocałować chłopakowi na pożegnanie. Dzieci bez trosko tulą do piersi misie, lalki i samochodziki i uśmiechają się, rozbawione bujaniem, bo kiedy już oswoiły się z morzem, wydaje im się, że są w wesołym miasteczku. I woda taka fajna, chłodna, po chwili spokoju. Zwiszącej tuż nad ich głowami chmury nieoczekiwanie uderza grad. Tylko tu i teraz i tylko w nieszczęsnych libijskich uchodźców walą twarde kulki lodu, bo aż po horyzont on jest błękitny, a słońce lśni na delikatnych falach. Kara boska dotyka tylko ich przeklętych. Wysoki na trzy metry grzywacz czesze stłoczonych na pokładzie nieszczęśników. Pod wpływem ogromnej siły przyrody, ręce trzymające liny i lunek ślizgają się i wypuszczają ostatnią deskę ratunku. Najsłabsi wpadają w morze przy pierwszym uderzeniu. Gdzie łódź ratunkowa? Ponton, masz przynajmniej koło ratunkowe! Jasem wydziera się do Bosmana, ale ten tylko patrzy na niego z rozbawieniem i pogardą. Ci ludzie w większości nie potrafią pływać! Ja też nie! Abdul dołącza do krzyków. Ratunku! A jutro, wracajcie! Hurma ludzi krzyczy w kierunku jeszcze widocznych na horyzoncie Włochów. Pomocy! Ktoś na pokładzie kutra Straży Przybrzeżnej jednak zauważa tragiczną sytuację Libijczyków. Jednostka zawraca i nabiera tempa. Libijska łódź rybacka tonie. Moja córeczka, gdzie jest moja córeczka? Libijka siedząca obok jasema bezradnie rozgląda się dookoła. Tylko przecierałam oczy, słona woda, na boga, muna, dzieciątko moje. Starsze dzieci i dorośli, których zmiotła fala, usiłują utrzymać się na nagle uspokojonej powierzchni morza, rzucając się chaotycznie i bijąc bezładnie rękami o wodę. Ktoś z obsługi odnajduje trzy stare zdezelowane koła ratunkowe i rzuca je tonącym. Półsyryjczyk widzi w sporej odległości od ich łodzi dryfujące kolorowe ciuszki, z pod których wyziera jedynie śniada pulchna rączka i mała nieoguta stópka. Dziewczynka nie porusza się, a złośliwy prąd oddala ją od jej bliskich w zastraszającym tempie. Matka odnajduje wzrokiem swoją zgubę i oszalała z bólu wykrzykuje prośbę pod niebiosa. Walachi, pomóż, Boże Wszechmogący. Muna, córeczko kochana. Ojciec przestępuje z nogi na nogę, trzymając za rękę przestraszonego pięciolatka. Mężczyzna zapewne nie umie pływać, a jego utonięcie nie pomoże żonie ani synowi w obcym, teraz widzą, jak bardzo nieprzychylnym świecie. Jasem długo się nie zastanawia, nie zastanawia się w ogóle, Zrzuca obuwie, ściąga mokrą kurtkę, czapkę z daszkiem praska na pokład, staje na koszu dziobowym, składa ręce nad głową i skacze. Straż przybrzeżna jest już niedaleko, prawie cała jej załoga ma teraz przytknięte do oczu lornetki, dokładnie widzą co się dzieje i zdają sobie sprawę, że to oni do tego dopuścili. Ale przecież muszą się trzymać rozkazów, jakżeby inaczej. Pływak okazuje się znakomitym kraulistą. Podąża do celu w zawrotnym tempie, choć zdradliwy prąd, których tak wiele na Morzu Śródziemnym, odpycha go od ofiary. Ostatecznie chwyta dziewczynkę za bufoniastą stylonową sukieneczkę i wyciąga jej buzię nad wodę. Od razu stara się ją reanimować, bo nie ma czasu do stracenia. Jeśli będzie zwlekał nawet te parę minut, jakie zajmie mu powrót, dziecka nie da się już uratować. Stabilizuje się na plecach, wyprężony jak deska na wodzie Podnosi malutką niebogę Kładzie ją na swojej klatce piersiowej brzuchem do dołu A następnie delikatnie klepie po pleckach Wydaje się, że echo uderzeń rozchodzi się nad taflą wody I niesie aż do uszu uchodźców Aż do nieczułych serc włoskich funkcjonariuszy Wszyscy wstrzymują oddech Potem jasem wdmuchuje w małe płucka trochę powietrza Jeszcze raz i jeszcze po długiej jak wieczność chwili, mała kolorowa kulka w dłoniach ratownika ożywa, podryguje bezładnie, potem wymiotuje, kicha i prycha mu prosto w twarz. Zadowolony mężczyzna, nie zważając na krzyki i wierzganie, pulchnymi nóżkami, trzyma w stalowym uścisku uratowaną dziewuszkę i stylem grzbietowym holuje ją w stronę łodzi, walcząc z czarnymi wodami, które ciągną go dalej i dalej na pełne morze. Straż przybrzeżna spuszcza pierwszą szalupę, za nią drugą i trzecią. Kiedy jasem, wyciągnięty z otchłani, dotyka wreszcie stopą suchych desek, z obu jednostek dochodzą do jego uszu radosne wiwaty. Maleńka wyspa Lampedusa aż dusi się od uchodźców. Z lądu o powierzchni 20 km kwadratowych przyjął już setki tysięcy pozbawionych domu nieszczęśników. Znajduje się tu trzydzieści niewielkich fabryczek przetwórstwa rybnego i żadnego innego zakładu, który mógłby zaoferować pracę przybyłym biedakom. Wokół wyspy poławia się tuńczyki, sardynki i sardele. Uchodźcy, którzy tutaj zostają, zajmują się głównie najgorszymi pracami w przetwórstwie rybnym lub są zatrudniani do najcięższych albo najbardziej niewdzięcznych prac na statkach i kutrach zajmujących się połowami. Jasem ani nawet nierozgarnięty Abdul, nie mają jednak ochoty się tym parać. Lampedusa to dla większości przystanek w podróży. Wyspa leży na szlaku morskim, przez który do Europy docierają z Afryki ludzie w poszukiwaniu lepszego dostatniego życia i godziwej pracy. W ostatnim dwudziestoleciu wysepka stała się punktem tranzytowym dla ponad 200 tysięcy imigrantów. Byli to głównie przybysze z Erytrei, Somalii, ale również z Libii, Afganistanu, Egiptu, Gambii, Mali, Pakistanu i Syrii. Teraz już nie tak łatwo wślizgnąć się do ziemskiego raju, do krajów zachodu, które przez jednych muzułmanów są tak krytykowane i znienawidzone, ale przez większość wymarzone i upragnione. Pana godność? Jasemowi pierwsze wrażliwe pytanie zadaje funkcjonariusz Biura Emigracyjnego już w porcie. Zbieg jest na to przygotowany, tak jak prawie dwie setki uchodźców, upchniętych w każdym zakamarku libijskiego kutra, któremu wbrew niesprzyjającym falom i niechęci gospodarzy udało się dzisiaj szczęśliwie dotrzeć do portu. Ahmed Salimi przedstawia się spokojnym głosem. I śmiać mu się chce, że taki przekręt wykoncypował. Kazał sobie wyrobić fałszywe dokumenty na nazwisko teścia, którego nigdy nie miał okazji poznać, bo ponoć został zamordowany podczas arabskiej wiosny przez swoją polską żonę Dorotę, matkę jego połowicy. Morderstwo to nigdy nie zostało udowodnione, ani nikt nie odnotował go w żadnych aktach. Takie czasy, taki kraj. Oryginalny Libijczyk, przystojny i śniady, z urody typowy Arab lub Latynos, dziś byłby sześćdziesięciolatkiem o czarnych, nieco przypruszonych siwizną włosach i ciemnych jak noc oczach. Przekręt jasema jest możliwy tylko dlatego, że przed 2011 rokiem w Libii nie stosowano żadnej biometrii, nie było serwerów do przechowywania elektronicznych zdjęć, nie wspominając o liniach papilarnych. Do tego większość personalnych dokumentów, bądź to uległa zniszczeniu podczas licznych bombardowań, kiedy zdobywano i odbijano urzędy, bądź, nie wiadomo czemu, palono je na potęgę. Jakby sami Libijczycy chcieli ukryć przed światem i przyszłymi pokoleniami swoich obywateli i ich tożsamość. Podczas rewolucji kraj pogrążył się w chaosie i nieszczęściu, i taki stan rzeczy trwa do dziś. Tak więc, Ahmed Salimi równie dobrze może być mężczyzną trzydziestoparoletnim, o jasnej karnacji, jasnych oczach i krętych ryżych włosach. W wydziale paszportowym za odpowiednią kasę, nieodpowiedzialni i bezmyślni libijscy urzędnicy wydaliby taki paszport może i dla psa. Narodowość? Libijczyk. Urodzony? Trypolis, Libia. Zawód. Doktor informatyki. <laughs> Przynajmniej to się zgadza, pokpiwa w duchu półsyryjczyk. No, może się gdzieś przydasz w Europie. Sympatyczny, mundurowy, widząc wykształconego człowieka, który stanowi niezaprzeczalny wyjątek wśród aktualnych uchodźców, poklepuje nieszczęśnika po ramieniu, miło się uśmiechając. No, może będę ci mógł pomóc. W Mediolanie moja rodzina prowadzi biznes. Chcę wesprzeć poczciwego człowieka, bo przecież jasem potrafi na takiego wyglądać, zmieniając twarz i maniery jak kameleon. Dzisiaj jest niezaprzeczalną gwiazdą, bo jako jeden jedyny rzucił się na ratunek małej dziewczynce, porwanej przez morskie odmęty. O niczym innym się tu nie mówi i jeszcze długo ta historia pozostanie na językach tej małej społeczności. – Dziękuję, panie – usłużnie pochyla głowę dumny dżihadysta – Byłbym bardzo zobowiązany, bo nie wiem nawet, jak te parę nocy tutaj wytrzymam. Masz jakąś rodzinę, czy jesteś sam? Włoch odciąga Jasema na bok, na co Abdul i Judith sztywnieją z przerażenia, lecz kompan uspokaja ich wzrokiem. Niestety, całą najbliższą familię straciłem podczas arabskiej wiosny i bombardowań, a ostatnio nawet moja młoda żona odeszła. Ostatni. -Syn. Perfekcyjny aktor zawiesza głos i wyciera niewidoczną łzę manszetem koszuli. -Achmed, mój imiennik, chlipie żałośnie. Całkowicie już rozbrajając dobrodusznego urzędnika. Allah zabrał go do siebie, choć miał niespełna trzy lata. Jutro o dziesiątej rano po ciebie przyjadę, bądź gotów, postanawia dobroczyńca. Jutro? Ja sam jest zawiedziony, bo wie, że na Lampedusie imigranci są lokowani w małym, przeludnionym ośrodku dla uchodźców, ostro krytykowanym za brak nawet podstawowych standardów higieny. Jedną noc jakoś przeżyjesz, tłumaczy Włoch. Tylko pamiętaj, żeby wszystkie cenne rzeczy mieć ciągle na oku, a najlepiej przy sobie. Cóż ja tam mam, panie! Dżihadysta znów bierze faceta na litość, licząc, że ten zaprosi go do swojego domu. Jedynie krwawiące serce. Mężczyzna jednak nie reaguje na żałosne słowa, bo takich przypadków ma na pęczki. Jego serce już dawno przestało krwawić, inaczej nie mógłby tutaj pracować. Musiał się uodpornić na ludzkie nieszczęście, tak jak lekarz na śmierć. Zresztą śmierci też już się naoglądał, zwłaszcza kiedy tak jak dziś zatrzymywali pontony czy zdezelowane statki na pełnym morzu nie chcąc wpuścić kolejnych uchodźców do Europy. Niechciani przybysze pod palącymi promieniami słońca w szczycie lata, bez wody i jedzenia, padali jak muchy. Niektórzy desperaci skakali do wody, a nie umiejąc dobrze pływać, topili się na potęgę. Najbardziej wstrząsający był przypadek dziewczynki, która wypadła za burtę. Nikt z pasażerów tego nie zauważył, a jej matka już nie żyła, gdyż zmarła w wyniku udaru słonecznego. Zwłoki dziecka po dwóch dniach perfidny prąd przyniósł na wybrzeże Lampeduzy. Trzylatka była ładnym, zadbanym dzieckiem, ubrana w porządne kolorowe ciuszki, jakby szła na kinderbal. We włosach miała różowe kokardki. Fotografie małego ciałka obiegły wtedy cały świat. Portale społecznościowe grzmiały słowami krytyki. Czy krytykowano Włochów? Sporadycznie. Hejt dotyczył głównie uchodźców. Podłe i wulgarne inwektywy padały pod ich adresem. Jedna gęba mniej na europejskim garnuszku to było najłagodniejsze stwierdzenie. Mała terrorystka jest już w raju. Precz ze szczeniętami kalifatu, bambusy do Afryki, wypierdalać. Po tym wypadku Włochom na chwilę zrobiło się trochę głupio i czasowo zrezygnowali z procedury odsyłania statków, które do Libii wrócić nie mogły, więc cumowały na pełnym morzu, często tracąc połowę pasażerów. Po tym wydarzeniu wielu funkcjonariuszy na Lampedusie zmieniło pracę. Sporo wyjechało na kontynent, a drugie tyle zrezygnowało z wątpliwej kariery mundurowego. Giuseppe jest jednak twardym gościem. Ma na utrzymaniu dużą rodzinę, a jeszcze liczniejsza jej gałąź żyje rozrzucona po centralnych Włoszech. Już dawno temu zrozumiał, że w znakomitej większości uciekinierzy nie są żadnymi bandytami czy terrorystami, ale biedakami pokrzywdzonymi przez los i trzeba im pomóc. Można też na tym nieźle skorzystać, bo bez szemrania wezmą każdą pracę za najlichsze wynagrodzenie. Takich wyrobników w Europie ze świecą szukać, bez legalnych umów, bez należnego ubezpieczenia, bez normowanego czasu pracy. Toż to zastrzyk dla podupadającej włoskiej gospodarki, a nie nóż w plecy. Jeśli będzie się tę masę ludzką i siłę roboczą przetrzymywało w przeludnionych obozach to i owszem, może zrobić się niebezpiecznie, zaczną się burzyć, a z nudów i bezsilności mogą zwrócić myśli ku ortodoksyjnemu islamowi. Jednak wystarczy dać im byle jaki ciepły kąt, trochę niewyszukanego papu i już będą zadowoleni. Najważniejsza jest nadzieja, której oni potrzebują jak powietrza oraz wolność i poczucie bezpieczeństwa, którego u siebie w ojczyźnie nie mają od lat. Bez tego każdym człowiekiem może zawładnąć ciemność. Macie papierek? Sprawdza jasem, kiedy wszyscy kompani znów są razem. Skierowanie do ośrodka. Ponoć to blisko stąd, ale nie jestem zbyt dobrej myśli. Abdul z niepokojem rozgląda się dookoła, bo jako człowiek ze wsi nie lubi tłumów i wśród mas czuje się zagubiony. Damy radę, pociesza żona, wspierająco biorąc go pod ramię. O czym rozmawiałeś z tym gościem? Możliwe, że już jutro stąd wyjedziemy, przekazuje dobre wieści jasem. Prywatnie, dodaje konspiracyjnie, mrugając przy tym znacząco okiem. Byłoby cudownie, cieszy się Judith. Czyli ominiemy całą procedurę? Żadnych wspólnych z tysiącami nam podobnych promów, do dużego, ale i tak przeludnionego centrum kraju, żadnych ośrodków dla azylantów na stałym lądzie, na wyspie nie ma już miejsca, ale tak naprawdę całe włochy mają nas dość. Mój miły oficer daje nam inną szansę. Nie trafimy do żadnego z zawszonego ośrodka, ale do jego rodziny w mediolanie. Super! Wspaniale młodzi skaczą z radości. Jasem doskonale zdaję sobie sprawę, że to przekręt i nie ma czym się radować, jednak nie chcę od razu wylewać kubła zimnej wody na ich głowy. Zobaczymy jutro, mówi tylko. We trójkę na pewno nie zginiemy, a dzisiejszą noc musimy jakoś przetrwać. Trzymajmy się razem. Oczywiście, przecież ty, panie, jesteś naszym prywatnym bankiem i wekslem na przyszłość. Czasami Abdul wykazuje się niezwykłym rozsądkiem. Nie spuścimy cię z oka. A na dokładkę od dzisiaj, sławnym Herosem, kobieta inaczej na to patrzy, zwłaszcza gdy widzi zaciekawiony, ale i pełen podziwu wzrok co drugiego przechodnia, koncentrujący się na ich kompanie. Następnego dnia urzędnik się nie pojawia. Trójka wspólników trochę się niepokoi, ale to w końcu sobota, więc może facet odpoczywa. Potem nastaje niedziela, i już nikt nie interesuje się niczym innym jak tylko nieoczekiwaną wizytą papieża, który w swojej pierwszej podróży zagranicznej przybywa na maleńką lampeduzę, by oddać hołd dwudziestu tysiącom imigrantów, którzy utonęli w okolicznych wodach. Wczoraj mogło się to przydarzyć kolejnym dwustu. Idziemy? Proponuje niezdecydowanie jasem. Cały budynek pustoszeje. Wszyscy uchodźcy w nabożnym skupieniu udają się na stadion, gdzie ma być celebrowana Msza Święta. Dowiemy się może czegoś ciekawego, jednak nakłania. To nie moja religia, Abdul nie jest zainteresowany. Co ci szkodzi? Judith wspiera lidera grupy. To nie tyle modły, ile manifestacja polityczna kolernie mocne wsparcie dla takich jak my. Jasem zastanawia się, jak w miarę mądra dziewczyna mogła się związać z takim idiotą. I dochodzi do jednego narzucającego się wniosku. Facet musi mieć niespożytą potencję i dogadzać jej w łóżku. Na wstępie homilii papież Franciszek opłakuje tych, którzy zginęli w drodze do Włoch i apeluje o pomoc dla nadal przybywających imigrantów – Wszyscy z ponurą miną i smutkiem kiwają głowami. Ci, co stoją najbliżej libijskich uciekinierów, co róż pokazują sobie jasema, czy to wzrokiem, brodą, czy wręcz palcem. Kiedy podnosi na nich wzrok, rozpogadzają się i promiennie uśmiechają do swojego bohatera. Dzisiaj jest na ustach i w sercu każdego. Nie chcą już słuchać o biedakach, banitach, ale o odważnych ludziach. Uchodźcy, bardziej od wody i jadła, do których nie przykładają większego znaczenia, potrzebują Herosa i lidera. Gdyby jasem teraz, tutaj, na włoskiej Lampeduzie, będąc w glorii i chwale, zechciał pociągnąć tych ludzi za sobą, nikt by mu się nie oparł. Wszyscy by za nim poszli. Imigranci zginęli na morzu. Płynęli na łodziach, które zamiast prowadzić po drodze nadziei, przyniosły im śmierć. Mówi podniosłym głosem papież, wznosząc ręce do Boga, który słyszy, a nie grzmi. Giną niewinne dzieci i nastolatkowie. To straszne. Ogromny ból nie tylko dla rodziców, ale dla Pana Boga. Dla nas jego pasterzy. Teatralnie zawiesza głos, przerywa i daje słuchaczom chwilę na zastanowienie się nad jego ważkimi słowami: Poczułem, że muszę przyjechać tutaj, by się modlić, by dokonać gestu solidarności, lecz również by rozbudzić sumienia wszystkich, by to, co się wydarzyło, już się nie powtórzyło, dodaje machając karcąco wskazującym palcem. Amen. Rozlega się jeden za drugim głos w tłumie. Amin, potwierdzają muzułmanie. Assalamu aleikum. Pokój z wami. Franciszek w ich języku pozdrawia muzułmańskich imigrantów. Życzę wam kochani bracia, w związku z rozpoczynającym się Ramadanem obfitych owoców duchowych. Wa aleikum assalam. Z tobą także pokój. Szukran Jazilan. Bardzo dziękujemy, odpowiadają zbiorowo. Szukran ja ustas Nauczycielu, Kościół jest blisko was w poszukiwaniu bardziej godnego życia dla was i waszych rodzin, zapewnia. Mężczyźni, kobiety i dzieci chłoną każde słowo głowy kościoła katolickiego, bo to Papież teraz swymi słowami i autorytetem daje im ufność, że dobra przyszłość stanie się ich udziałem. Przybyłem na wyspę, by wstrząsnąć sumieniami wszystkich i nakłonić do zmiany postawy wobec dramatu imigracji, dość już tej globalnej obojętności, wykrzykuje Franciszek, co spotyka się z gromkimi brawami. Alleluja, amin, brawo! tłum krzyczy coraz głośniej, euforia rośnie. Sach! Racja! dołączają ci, którym tekst tłumaczą znający język sąsiedzi. Sach! Nasi bracia i siostry starali się uciec od trudnych sytuacji, z miejsc niedożycia i grożących śmiercią, hańbą i potępieniem, od okrucieństwa, jarzma i wojny, by znaleźć trochę spokoju. I pokoju. Teraz głos zabiera chrześcijański biskup o arabskim pochodzeniu, jakich nie mało w Syrii, Iraku, Libii i Palestynie. Ofiary wojny i przemocy szukały lepszego miejsca dla siebie i dla swoich rodzin, ale znalazły tutaj śmierć. Zapada cisza jak makiem zasiał, co jest wręcz niewyobrażalne przy wielotysięcznym tłumie. Wszyscy spuszczają wzrok i popadają w zadumę. Wspominają tych, co odeszli, których bezpowrotnie stracili. Ale nie będą mogli pójść na ich grób, ani spotkać się z familią i powspominać zmarłych, gdyż bardzo często nie mają już żadnych bliskich, bądź pozostali oni daleko stąd. Ile razy ci, którzy poszukują jedynie bezpiecznej krainy, nie znajdują zrozumienia, gościny, solidarności, kontynuuje smutno chrześcijanin. Proszę o przebaczenie w imieniu tych, którzy tej gościny wam odmówili. Ksiądz specjalnie robi dramatyczną przerwę na zadumę. I byście wy udzielili jej w dwójnasób za tych, których już między nami nie ma. Swe słowa kieruje do lokalnych mieszkańców, którym wstyd się robi za wszystkich. Prosimy pana o łaskę płaczu. Nad naszą obojętnością, nad okrucieństwem, które jest na świecie, w nas, także w tych, którzy podejmują decyzje prowadzące do ludzkich dramatów, głosi papież. Kto płakał za tych ludzi na łodziach, za młode matki z dziećmi? zadaje retoryczne pytanie głosem drżącym ze wzruszenia. Kto jest odpowiedzialny za krew naszych braci i sióstr? Nikt. Wszyscy tak odpowiadamy. Ja nie. Ja nie mam z tym nic wspólnego, to inni, na pewno nie ja. Macha rękami, jakby się bronił. Gdzie wasza braterska odpowiedzialność? Niestety, kultura dobrobytu odbiera wrażliwość na wołanie i pomoc. I prowadzi do tego, że ludzie przyzwyczajają się do cierpienia innych. Zebrani na stadionie wierni i słuchacze patrzą w dwojaki sposób: Muzułmanie, Arabowie i Afrykanie złym i karcącym okiem. Chrześcijanie, w większości Włosi, ze wstydem i pokorą swój wzrok opuszczają. Papież Franciszek kończy homilię słowami: Prośmy Boga. O odpuszczenie grzechu obojętności wobec braci i sióstr. Prośmy o darowanie winy wszystkim, którzy się od nich odwrócili, zamknęli w swoim złotym kokonie wywołującym znieczulicę społeczną. Szczególnie prośmy o przebaczenie tych, którzy swymi nieludzkimi uchwałami i rezolucjami na poziomie światowym stworzyli precedensy prowadzące do nieszczęścia bliźniego. Jasem, jak i tysiące innych uchodźców, słucha słów papieża uważnie, a po ostatnich przejściach oraz pod wpływem zmiennych i najczęściej nieszczęśliwych kolei losu, aż zbiera mu się na płacz. Gdybym nie był muzułmaninem, kochałbym tego człowieka całym sercem, stwierdza terrorysta, któremu po pobycie w więzieniu Abu Salim w Libii nagle mięknie serce. Tak dobrze wyraża się o uchodźcach, coś niesamowitego. Ujął wszystko w tak piękne i szczere słowa, że na pewno dotrze do milionów serc. Abdul spojiera na swego kompana z niedowierzaniem i podejrzliwością. Niech nas przygarniają, niech otworzą przed nami swoje domy, zamyśla się. I swoje kiesy, dorzuca, bo w oczach młodego dżihadysty widzi zaskoczenie. I przyganę. To rozumiem! Z przekąsem uśmiecha się Abdul. Ale tych chrześcijan opierdolił! dodaje jasem, ostatecznie otrzepując się z sentymentów. To mi się podoba. Może zacznę chodzić do kościoła? zarykuje się ze śmiechu. Judith nie zważa na przekomarzanie się mężczyzn, bo jest w wymową kazania. Całą sobą chłonęła każde słowo papieża. Długo już nam ona nie posłuży, dochodzi do wniosku jasem. Przypomnij sobie, jak było cudownie na tym zgniłym zachodzie i wysra się na nas, wnioskuje prawdopodobnie słusznie. Trzeba ją jak najszybciej wykorzystać, a potem. No, wiadomo. Jego oczy znów przybierają kamienny, lisi wyraz, kiedy taksuje piękną, młodą kobietę od stóp do głów. Może się jeszcze coś uda z tego kwiatuszka uszczknąć? Przechodzi przez myśl wygłodniałemu samcowi, który w więzieniu, gdzie notorycznie był torturowany, nie cierpiał zbytnio z powodu braku kobiet. Lecz teraz jego libido zaczyna o sobie przypominać. Zawsze przecież miał wielkie potrzeby i niespożyte siły. Dzisiaj jeszcze prześpimy się w tej wylęgarni zarazy, wszy i szczurów, ale jutro trzeba zacząć działać, decyduje lider grupy. Nie możemy dać się zamknąć w żadnym ośrodku dla azylantów, a o kartę uchodźcy nie tak łatwo prześwietlają człowieka, a ja nie chciałbym, żeby grzebali mi w mojej biometrii. Uchodźcy nie są trzymani pod kluczem, bo przecież z małej wyspy i tak nikt niepostrzeżenie się nie wydostanie. Jedyna droga do świata wiedzie przez port albo lotnisko, które znajdują się w południowej części wyspy. Po mszy, przy pięknej pogodzie, to tam udaje się trójka wspólników. Cały czas wypatrują funkcjonariusza, który obiecał jasemowi pomoc, ale nigdzie na niego nie natrafiają. Za to każdy mijany uchodźca kłania się jasemowi i jego kompanii, ściska dłoń i wymienia grzeczności. Jasem nie szukał takiej sławy, absolutnie nie jest mu potrzebna, ale jego impulsywne działanie doprowadziło do takiej sytuacji i nic na to nie poradzi. Pozostaje jak najszybciej stąd wiać. Lokalni mieszkańcy wioski patrzą zaś na nich z lękiem i niepewnością. Przybysze bowiem nie prezentują się zbyt okazale, wręcz wyglądają na Meneli, bo nie dość, że starali się sprawiać wrażenie typowych banitów w zwykłych, byle jakich ubraniach i zdeptanych klapkach. To teraz jeszcze są zwyczajnie brudni i zapoceni, gdyż nie widzieli wody i mydła od trzech dni. Ciągnie się za nimi welon przykrego smrodu, bo na wejście do wspólnej łazienki w ośrodku nie potrafili się zdecydować. Kupują jedzenie na wynos w lokalnej nadmorskiej knajpce i idą na skaliste wybrzeże, gdzie smażoną rybę i frytki jedzą palcami, zapijając lodowatą kolą i rozkoszując się słoneczną aurą i nadmorską bryzą moczą nogi w zimnej morskiej wodzie, przemywają ręce i szyje. Nie gadają za dużo, bo każdy z nich ma swoje zmartwienia. Co dalej? Jak się stąd wydostać? Wizja obiecanego młodej parze przez Jasema miliona czy nawet pół miliona zaczyna się oddalać. Co będzie, kiedy utkną tutaj lub w innym jeszcze lepiej strzeżonym miejscu na dłużej? Co będą robić? Jak i z czego żyć? Jedynie Abdul nie zaprząta sobie głowy zbyt długimi dywagacjami, bo jak dzieciak zaczyna gonić mewy i rybitwy spacerujące po plaży. Judith patrzy na dorosłego głupka maślanym wzrokiem. A jasem widzi, że z ich strony żadnego wsparcia nie może się spodziewać. I tak Libijczyk dokonał prawie niemożliwego. Że temu idiocie udało się zorganizować ucieczkę terrorysty z więzienia, albo raczej. Nie zepsuć tego, co ktoś mądrzejszy od niego zaplanował. To istny cud. W poniedziałek z samego rana z nowymi siłami i wiarą w przyszłość, niezrażona trójca udaje się do portu. Tam, gdzie spotkali mundurowego, który zaoferował pomoc ich liderowi. Są odświeżeni, a ich jeszcze wilgotne ubrania pachną płynem do płukania kokolino. Co które Judith udało się dostać w jednym z opustoszałych sklepików. Włoch jest w swoim biurze. Kiedy ich widzi, wygląda jakby chciał uciec, lecz poczucie winy osadza go w miejscu. Witaj, panie. Jasem pokornie pochyla głowę, choć nie przychodzi mu to łatwo, bo takiego nic niewartego, niewiernego, a nadomiar złego, niesłownego gnojka z chęcią by rozmazał na ścianie. Czekałem na ciebie przedwczoraj i wczoraj, w sobotę mam wolne, a w niedzielę chodzi się do kościoła, odburkuje niezadowolony tubylec. Wiem, też byłem na wczorajszej modlitwie. Półsyryjczyk szokuje rozmówcę, który od razu mięknie. Sam papież Franciszek nawoływał do pomocy i otwarcia serca dla nas. Słuchałeś go? Gra na czułej strunie chrześcijanina. Oczywiście każdy słuchał. To jak będzie z tą twoją pomocą? Wyciągniesz do mnie rękę, do swojego bliźniego? No ale, ale, widzę tu jeszcze dodatkowe osoby. Włoch pokazuje brodą na Abdulla i Judith. To mój jedyny kuzyn z żoną, tłumaczy jasem niezdecydowanemu celnikowi, który nie jest zadowolony, że z jednej owieczki nagle zrobiły mu się trzy. Wiele razem przeszliśmy. Szczególnie w kalifacie i Libii, podśmiechuje się w duszy. No, ja rozumiem, ale nie mogę rozdzielić się z ostatnim członkiem rodziny, jaki pozostał przy życiu. Pomóż, bracie. Robi zrozpaczoną minę i wie już, że po wczorajszej papieskiej agitacji Włocha ma kupionego. Jasem nadal musi się trzymać z Abdulem, choć nie da się z niego wykrzesać nobliwej osoby. I w każdym stroju będzie wyglądał jak prostak. Judith zaś wadzi dżihadyście, bo zwraca uwagę każdego swoją niezwykłą urodą i powabem. Nie ma jednak co z nimi zrobić, a że nadal ich potrzebuje, załatwia im papiery przesiedleńcze u zdegustowanego poplecznika. Krewniak z Lampeduzy poręcza za doktora nauk informatycznych Ahmeda Salimiego, więc jego swojak z Mediolanu. Nie chce zawieść, zwłaszcza po ostatniej homilii papieża Franciszka. Obecnie każdy Włoch, który przecież uwielbia i słucha głowy kościoła, jakby sam Pan Bóg do niego przemawiał, stara się zmienić swoje nastawienie do niechcianych gości. — Co twój kuzyn umie? Mario, bogaty pociotek wyspiarza, od razu się denerwuje i podnosi głos. — Jakie ma wykształcenie? Co mógłby u mnie robić? Zna włoski, angielski? Mediolańczyk wywraca oczami, bo widzi, że jego krewnia, dziesiąta woda po kisielu, w swoim zawodzie już się wypalił, za dużo widział i nie odsiewa ziarna od plew. I takie właśnie plewy mu teraz podrzucił. Panie, to dobry człowiek. Ciężko pracował, żebym ja mógł się uczyć, zmyśla na poczekaniu jasem. Sam wiesz, jak to bywa wymownie zawiesza głos. No. No tak, rozmówca czuje się głupio, ale nie ma pomysłu, jak pomóc tym ludziom. Oni we dwójkę mogliby pracować w jakiejś knajpie, podrzuca koncept półsyryjczyk, którego mózg potrafi wymyślić multum projektów na każdą okazję. On, biedaczek, na kuchni czy nawet na zmywaku, a Jasmin, jego żona, jako kelnerka. A skąd ona w ogóle do was? Pracodawca zaczyna się robić podejrzliwy, bo ta trójca stanowi totalną ludzką mieszankę różnych genów. Jasem wygląda na Europejczyka z wysp i wysławia się perfekcyjnym brytyjskim angielskim. Dziewoja jak rzepa. Widać, że Amerykanka z typowymi wystającymi kośćmi policzkowymi, wysokim czołem i błękitnymi, szeroko rozstawionymi oczami. Zaś młodzik to typowy Arab. Może i przystojny, czarnowłosy, i czarnooki, ale tempota aż bije z jego twarzy. Jacy z was, uchodźcy, coś kręcicie. Jasemowi skóra cierpnie, bo nie przewidział, że ani on, ani Judith do tej bajki nie pasują. I Europejczycy, choć uważał ich za imbecyli, tego nie kupią. Aż mu się mózg gotuje, by uratować groźną sytuację, bo może się okazać. Że udało mu się zwiać z libijskich kazamatów, by w prostej linii trafić do tych europejskich. A to już nikt mu nie pomoże i na pewno przerobią go na szmaty. Moja matka była Polką, konfabuluje szybko. Ojciec, wyjątkowy drani, zabrał mnie od niej i przetrzymywał w Libii, jednak nie namieszał mi w głowie islamem i allachem. Gada, co słuchacz chce usłyszeć. Jako nastolatek zwiałem od niego. Tak to bywa, panie. Bogu dzięki i najjaśniejszej panience udaje religijnego chrześcijanina. Szkoły pokończyłem w Anglii, bo kochana mamusia wyszła za mąż za brytyjczyka i ja jako dorosły i oddany jej syn mogłem już z własnej woli do niej dołączyć. Widać geny nadwiślańskiej Marii były silniejsze niż pastucha Ahmeda. Jedynie imię i nazwisko mi po tym typku pozostały. Mediolańczyk słucha uważnie, a podejrzliwość z jego serca powoli pierzcha, bo przecież ileż takich mieszanych małżeństw było i u nich, i kończyło się tak samo tragicznie, zna tę historie. A ona. Chce jeszcze usłyszeć historykę o dziewczynie, która stoi zagubiona za plecami prowodyra i gryzie z nerwów wargi. Wie, że trzeba milczeć, bo najdrobniejsza wsypa zakończy się dla tych pseudo uchodźców tragicznie, a i ona może dostać do żywocie za pomoc już nie jednemu, ale dwóm terrorystom. Przecież to nie arabka, nie libijka. Zgadza się, jesteś bardzo spostrzegawczy panie. Jasem potakuje z poważną miną. O, kolejna głupia gąska, która zakochała się w śniadym obrzezańcu. Włoch kręci na boki głową w krytyce babskiej naiwności. Wiesz co zrobiła? Na arabskim weselu spaliła swój amerykański paszport i odcięła się całkiem od rodziny. Także teraz jest tylko i wyłącznie Libijką, choć wykształconą, z licencjatem i oczywiście biegle władającą angielskim. Znam też trochę włoski, hiszpański i ciut rosyjski, dorzuca skromnie kobieta. Nie ma problemu z międzynarodowymi klientami w restauracji, a i mogę pomóc z dokumentami w biurze. Jakby jasem, gryzie się w język, Achmed sobie nie dawał rady. Niezła myśl, zgadza się Mario, mimowolnie rzucając okiem na dekolt amerykanki. U niej to klienci najgorsze danie pochwalą i będą zamawiać i zamawiać. Śmieje się spryciarz, od razu zauważając łakomy wzrok rozmówcy. Rozum ma za nich dwoje. Rozmowa się ociepla, a Abdul stoi jak na tureckim kazaniu, bo mało co ze skomplikowanej, prowadzonej po angielsku konwersacji rozumie. Ty, jako informatyk, znasz się na stronach internetowych i jakiejś tam sieci, na reklamie internetowej też? Włoch wprowadza ich do biura w piętrowym obskurnym baraku mieszczącym się na dużym terenie na obrzeżach miasta. Chcemy uruchomić catering. Ludzie teraz uwielbiają żreć z pudełek. Mój drogi, pod moją ręką twoja firma rozkwitnie. Jasem uśmiecha się od ucha do ucha, bo dajcie mu tylko komputer i internet, a od nowa zbuduje świat. Przecież kalifat tak długo przetrwał nie tyle dzięki głupim, naiwnym bojownikom, samobójcom, co szli na pewną śmierć, ile dzięki niemu i jemu podobnym inteligentom oraz finansom, którymi potrafił się dobrze zaopiekować. Mam duże mieszkanie, które zamieszkują moi pracownicy, ale jest tam jeszcze jeden wolny pokój. Mario jest szczęśliwy, bo wydaje mu się, że chwycił byka za rogi. Bierzecie? Oczywiście, my nie jesteśmy wymagający. Szef trzyosobowej bandy decyduje za wszystkich. Jak zaczniemy zarabiać, to może coś sobie wynajmiemy. No, to zgoda. M mój bratanek wprowadzi was we wszystko, a tych dwoje młodych zawiezie do mojej restauracji w centrum miasta. Niech się wdrażają. Świetnie, dziękujemy. Bóg zapłać. Ty zaś nad komputerem siedziałbyś tutaj. Masz prawo jazdy? Mam. Jasem kłamie jak znud. Choć nie ma zamiaru ani wyrabiać tutaj międzynarodowego na podstawie swojego arabskiego prawka, ani ponownie zdawać egzaminu. Postanawia być jak najdalej od baz danych osobowych, bo a coś wyśledzą. Do Interpolu stąd bliżej niż z krajów arabskich. To weź tego luzaka! Facet pokazuje na zrujnowanego małego Fiacika 500, a obdarowany nie wybrzydza. Porsche jeszcze sobie kupi. Grupa konspiratorów po ciężkim początku rozpoczyna nowe życie. Jednym przychodzi to łatwo, innym ciężej, a najgorzej pastuchowi Abdulowi, który powinien był zostać w swoich ukochanych libijskich górach Garianu i wypasać owce i kozy do końca życia. To jego przeznaczenie. On sam o niczym innym nie marzył, lecz wyjazd do kalifatu w Syrii namieszał mu w głowie. Judith to kontynuowała, a Jasem całkiem utrwalił. Teraz jednak nowoczesna para widzi, że niektórych drzew nie należy przesadzać. Alzani błyskawicznie opanowuje i rozwija firmę Włocha, zdobywając dla niego setki nowych klientów. Stronę internetową buduje nie trzy miesiące, ale mają już gotową w trzy tygodnie. Najwięcej problemów sprawia mu sam Mario, który, mimo że ma dopiero piąty krzyżyk na karku, zupełnie nie zna współczesnych rozwiązań, przez co domenę oraz host kupuje, chodząc prawie codziennie do banku. Dlatego też znakomity doradca namawia go do założenia internetowego rachunku bankowego. Kiedy otrzymuje zgodę i wszystkie niezbędne dane Włocha, zaczyna działać pełną parą. Na razie szef się tym nie interesuje. Jasem powolutku przejmuje obowiązki księgowego, tłumacząc to tym, że każdego dnia trzeba sprawdzać wpływy i wydatki. Wszyscy się cieszą, bo w końcu coś w tej firmie jest pod kontrolą. Po chwili już wszystko jest pod nadzorem, ale kryptoterrorysty. Jasem błyskawicznie uruchamia sieć cateringu dietetycznego online, gdzie młodzi i starsi ludzie zamawiają zdrowe posiłki w pudełkach. Przelatuje mu przez głowę, że mogliby coś takiego sami otworzyć, ale to nie dla niego. Mając pełny dostęp do niezłego internetu w biurze sporej firmy Mediolańczyka i zaszyfrowane, ukryte własne subkonta pod płaszczykiem włoskiej firmy, może znowu rozwinąć skrzydła. Ani szef, ani żaden z pracowników nie są w stanie go skontrolować. A że nie ma zarzutów co do jego pracy i kompetencji, nikt nawet o tym nie pomyśli. Do czasu. Mój własny księgowy chciałby zobaczyć moje finanse. Pewnego słonecznego dnia szef przekracza próg biura, które pomimo hossy nadal mieści się w blaszaku bowiem to idealne miejsce do prania brudnych pieniędzy. Ja również. Czemu nie otwiera się moje konto w aplikacji w telefonie? Twierdziłeś, że to ułatwia życie, a tymczasem w banku także nie chcą mnie obsłużyć. Ma wyraźne pretensje. Księgowy jest jedynie Twoim pracownikiem, więc dziwię się, że chciałbyś, by grzebał Ci w Twoim własnym portfelu. Jasem ma gotową odpowiedź, bo jeśli potrafił z kalifatu wyprowadzić grube miliony na zieloną trawkę, to wydaje mu się, że taki włoski neptek w niczym mu nie zagraża. Byłem w moim banku i powiedzieli mi, że nie mam dostępu. Takiej namolności sprytny złodziej się nie spodziewał, zwłaszcza, że w kalifacie nie miał z tym do czynienia. Kalif Abu Bakr al-Baghdadi raczej do Szwajcarii nie mógł pojechać, by sprawdzić swoje zakamuflowane rachunki. Musiał się opierać wyłącznie na słowach Jasema i drugiego speca od finansów, Yunisa, z którym półsyryjczyk działał ręka w rękę. Takie poczyniłem zabezpieczenia... Internauta gęsto się tłumaczy. Nie chciałem działać w otwartej bazie danych, zajmując się przychodami tak dużego przedsiębiorstwa. Są konta prywatne i całkiem prywatne, tak zwane zaszyfrowane. Jeśli nawet Urząd Skarbowy czy Ministerstwo Finansów będą chciały cię sprawdzić, to bank bez twojej zgody, haseł i pinów oraz 100 tysięcy podpisów nie będzie mógł udostępnić im Twojego rachunku. – Ciekawe. – Wszystko masz na czysto? Ze wszystkiego rozliczasz się przed fiskusem? – Mario zaciska usta, bo oczywiście robi też lewiznę, a zatrudnienia tej trójcy i wielu innych pracowników nigdzie nie zgłasza. – Cóż, och, niekoniecznie – przyznaje. – Widzisz zatem, że lepiej mieć konto VIP tylko dla wybranych. Ale ja nie znam haseł do mojego rachunku, znów się oburza nadpobudliwy makaroniarz. Już znasz. Jasem jest na to przygotowany. Wręcza mężczyźnie zafoliowany mały żółty kartonik z numerkami, literkami i znakami specjalnymi. Nie mam karty płatniczej. Tylko dziady mają płatniczą, ty masz kredytową wkłada mu w rękę plastikowe pieniądze, z których do tej pory sam bezkarnie korzystał, musząc utrzymać siebie i swoją kompanię. Wydrukować ci saldo z ostatniego miesiąca? Oczywiście. Nadal burzy się właściciel, choć już powoli się uspokaja. Dlaczego regularnie tego nie robisz? Robię. Haker podchodzi do metalowej szafy z kasą pancerną, Otwiera ją szyfrowym zamkiem i wręcza Włochowi segregator z wydrukami z ostatniego półrocza. To jest oficjalne, a to w czarnej teczce lewe. Zgadza się? Zgadza. Mario aż bierze głęboki wdech, bo nie ma pojęcia, skąd ten gość wszystko wie. Po żywej, acz owocnej konwersacji, szef już doskonale wszystko rozumie i przyklaskuje pomysłowi. Pieniądze z dostaw gotowych dań do domów trafiają na konto, ale nikt nie wystawia za nie rachunków. Hurtownia warzyw i owoców, również należąca do firmy, to wolna Amerykanka, gdyż artykuły biorą często sprzedawcy uliczni, którzy z nikim się nie rozliczają, a zestawienia z rewelacyjnie prosperującej knajpy, którymi do tej pory zajmował się księgowy Mediolańczyka, to każdego dnia góra pomiętych, poplamionych zamówień zapisanych na skrawkach papieru. Jasem zastanawia się, czy tutaj nikt nie wystawia i nie otrzymuje faktur. Ale widać, tak jest w tym kraju, gdzie najważniejsza jest dobra zabawa, italiańskie żarcie i hektolitry wina. Zwolnię mojego księgowego i całkiem przejmiesz te klocki, dobrze? Proponuje biznesmen. Jasem odmawia, kręcąc głową, ale zaraz też tłumaczy. Jak go zwolnisz, to zaraz cię podkabluje do jakiegoś urzędu. Och, stracha się, mediolańczyk. Co robić zatem? Oto program komputerowy do prowadzenia twojej księgowości. Informatyk wręcza pracodawcy przenośny dysk. Ostatnie pół roku jest już wprowadzone. Wdzięczny właściciel z uśmiechem od ucha do ucha i wyrazem wdzięczności kładzie dłoń na serce. Ratujesz mi życie. Oznajmia nadpobudliwy furiat, u którego droga od złości do radości jest bardzo krótka. Nie życie, dupę, przyziemnie stwierdza Jasem. Mogę przeszkolić twego buchaltera, jak obsługiwać to oprogramowanie. Wspaniale, a czy to nie nazbyt trudne dla niego? Nie sądzę, teraz wszyscy w branży z tego korzystają. No, jeśli tak mówisz, ja będę mu podsyłał zestawienia i wybrane rachunki. A on będzie cię nadal oficjalnie z nich rozliczał. Kiedy gość chce mieć dostęp do twojego konta, to znaczy, że coś podejrzewa. Daj mu podwyżkę, to powinno osłabić jego zainteresowanie nie swoimi finansami. Wszystkie faktury będzie dostawał ode mnie wirtualnie, nic namacalnie. Niech nawet pracuje z domu, cieszy się. Świetny pomysł, bo coś mi się skarżył ostatnio na stan zdrowia. Ciągle się przeziębia, łapie grypę za grypą. No, widzisz. Jak ja ci się odwdzięczę? Niewinnie pyta krwiopijca kapitalista. Dziesięć tysięcy euro przeleję sobie na moje konto, jeśli pozwolisz. Mario przełyka ślinę na takie wieści, ale sam ubrał się w tę sytuację. Zupełnie mimowolnie wyznał obcemu facetowi przy błędzie uchodźcy, że posiada lewe dochody i okrada fiskus i instytucje socjalne. Teraz już nie ma wyjścia. Wychodzi z biura jasema z podkulonym ogonem, a ten ma już w pełni wolną rękę. Pół roku wystarcza, by jasem odblokował swoje finanse, przetasował fundusze i stanął na nogi. Jedyne, co spędza mu sen z powiek, to brak czystych dokumentów. W Europie ich nie wyrobi. Tu i teraz każdy się boi, a jego kolesie fałszerze, których już niewielu pozostało. Zamelinowali się w mniej kontrolowanych krajach. Z chęcią by tutaj pozostał, bo włoskie życie jest łatwe, komfortowe i wesołe. Ale czuje, że jego droga uchodźcy jeszcze się nie zakończyła. Judith pracuje w restauracji na terenie znanej ekskluzywnej galerii Wiktora Emanuela II w centrum Mediolanu, zwanej Salonem Mediolańczyków. Centrum handlowe mieści się w oszklonym XIX-wiecznym pasażu neoklasycystycznym z ulokowanymi w czterokondygnacyjnej galerii butikami luksusowych marek, takich jak choćby Gucci, Dolce Gabbana, Swarowski czy Yves Saint Laurent oraz salonami mody Prady, Versace i Louis Avitona. To nie są już tylko domy mody, ale swoista galeria sztuki, w której każdy, nawet ten kogo na te artykuły nie stać, czuje się wyjątkowo. Przepiękna galeria położona jest u stóp najwspanialszej katedry Mediolanu przy Piazza del Duomo. Codziennie przez jej wnętrze przewijają się tysiące turystów z całego świata, którzy na swoich listach Must See mają bezwarunkowo to miejsce. Mijają ociekające luksusem witryny największych domów mody, najwspanialszych twórców biżuterii oraz wyśmienitych restauracji, a między nimi słynną, otwartą w XIX wieku, Savini. Są tam też zwykłe bary i kawiarnie. Dodatkowo dla najbogatszych na najwyższym piętrze znajduje się hotel. Lokale pękają w szwach, bo każdy, nawet najbiedniejszy, chce się tu napić choćby kawy czy wody mineralnej. Zrobić selfie i puścić taką fotę w sieć portali społecznościowych. W części centralnej, na posadzce pasażu, widnieje herb rodziny sabałckiej. Biały Krzyż na czerwonym tle. Dookoła niego znajdują się herby czterech największych włoskich miast: Byk Turynu, Wilczyca Rzymu, Lilia Florencji oraz Czerwony Krzyż na białym polu Mediolanu. Według legend na mozaice Byka koniecznie trzeba się obrócić na pięcie, aby szczęście się do nas uśmiechnęło. Rodowici Mediolańczycy zaś twierdzą, że to przydeptanie jąder tego biednego zwierzęcia sprzyja fortunie. Judith codziennie przed pracą z dużą przyjemnością wykonuje albo jeden, albo drugi rytuał. Abdul nie jest taki radosny i pełen optymizmu jak żona, więc tylko krzywo na nią patrzy i wbijając wzrok w ziemię, idzie do swoich zatłuszczonych garów. Amerykanka wygląda tak, jakby ostatnie lata życia nie odcisnęły żadnego piętna na jej duszy, psychice ani zachowaniu. Wydaje się, że zapomniała o rakce i kalifacie, o swoim zniewoleniu i wielokrotnych gwałtach, których się na niej dopuszczano, późniejszej skomplikowanej i niebezpiecznej ucieczce, skromnym wręcz prymitywnym życiu w Libii, a przede wszystkim o miłości Abdulla. Zupełnie jakby puściła w niepamięć wszystkie krzywdy, ale też wykreśliła z serca syna, Nazima, którego zostawili pod opieką dziadków w al-Urban, rodzinnej wiosce libijczyka. Wszystko to uleciało z jej pamięci. Teraz i tutaj czuje się, jakby przyjechała na letnie wakacje, dorobić sobie do kieszonkowego, jakby nigdy z tego cudownego, cywilizowanego świata nie wyjeżdżała. Stało się tak, jak przewidywał jasem. Dwie totalne przeciwności mogą ze sobą współegzystować tylko w ekstremalnych warunkach, przy ograniczeniach i zniewoleniu. Wolny świat daje kobietom zbyt wiele swobody. Judith, pracując w knajpce Mario, dla którego ten lokal, choć mały, i tak jest nie lada biznesowym sukcesem, bo mieści się w centrum miasta w znanym, magicznym miejscu, poznaje coraz więcej wpływowych i bogatych osób. Oczywiście w większości płci przeciwnej. Kiedy kończy pracę, około północy lub później, bo przecież mają otwarte do ostatniego klienta, nieraz idzie z kimś na drinka lub na spacer po mieście, które nigdy nie śpi. Zgodnie z jej umową z Jasemem, codziennie zdaje relacje bosowi ze swoich nowych kontaktów. To on przesiewa jej absztyfikantów i decyduje z kim licznotka ma nawiązać bliższe relacje. Abdul wraca do domu skuterem. Kiedy kuchnia zamyka swoje podwoje i od 22, jak grzeczny uczniak, grzeje już łóżko, grając w komputerowe gry. Młody mężczyzna jest wściekły, ale pozostała dwójka tłumaczy mu, że to koszty, które trzeba ponieść. Obiecują, że jak tylko się zagospodarują, Judith znów będzie jego i tylko jego, a on w końcu nie będzie musiał upodlać się przy zmywaku czystej krwi Libijczyk jest Beduinem z dziada pradziada i pasuje do Europy jak pięść do nosa. On pragnie szerokich przestrzeni, a nie wąskich uliczek zabytkowych miast, marzy o piachu pustyni i cieniu palm, słonecznym skwarze i nieskomplikowanym życiu. Technologia i luksus oraz liczne obostrzenia i prawa go deprymują. Jest załamany stanem rzeczy i niezrozumieniem najbliższych. Więc zaczyna zadawać się z włoską chołotą. Nawet czasami pić alkohol i ćpać, w czym coraz bardziej się zatraca. Kiedy pod wpływem używek traci kontrolę, staje się niebezpieczny i stanowi zagrożenie dla swoich wspólników. Miałeś mi dać milion dolarów, tak? Zawsze po wypitce naciska Jasema i przypomina o niespłaconym długu. To nie takie proste dyskretnie wydobyć tyle kasy. Lider nieraz musi na niego podnieść głos. Z ziemi jej nie wykopie. Rozlicz się i to natychmiast, bo doniosę na ciebie do Interpolu albo gdzieś tam i będziesz się miał spyszna. Straszy totalny głupek. Zatem sam szykuj się na długoterminową odsiadkę, a może nawet na dożywocie, uprzedza półsyryjczyk. Coraz częściej dopuszczając do siebie myśl, że chyba będzie musiał tego idiotę sprzątnąć. Judith też tam pociągniesz, zdajesz sobie z tego sprawę? Abdul zazwyczaj w takich momentach wygląda jak skarcony chłopiec. Robi wielkie oczy, które błyskawicznie zachodzą łzami. Widać, że sytuacja go przerosła i zupełnie sobie z tym nie radzi. Jasem zawsze wychodził z założenia, że słabe ogniwo należy wyeliminować. Decyduje, że jeszcze jedna taka groźba, a młody wyląduje w mediolańskim kanale na wilio. Ogarnij się! Radzi, mierzwiąc skołtunioną, zatłuszczoną fryzurę pogubionego młodzika. Może zrobisz coś kreatywnego, róż głową do cholery. Co niby miałbym zrobić? <grytanie> Iść do muzeum, do teatru? Nie znam odpowiednich ludzi, nie znam języka, nie znam tutejszego życia! Abdul dalej się marze. Obracam się wśród chuliganów i uchodźców, same prymitywy, narzeka, bo rzeczywiście tutejsza klasa robotnicza to w większości wyjątkowe lumpy i recydywiści. Może zapiszesz się na fitness, to teraz takie modne. Jak zawsze zupełnie przypadkowo, Jasem wpada na genialny pomysł. Od tej pory młody każdą wolną chwilę spędza na siłowni. Gdzie znajduje takich samych półgłówków jak on. Uszczęśliwieni mięśniacy podnoszą stu kilogramowe ciężary, pierdzą przy tym i śmierdzą, a także obleśnie jęczą, tym samym wyładowując swoje nagromadzone napięcia i frustracje. Efekty ćwiczeń bardzo szybko widać, co niezwykle podoba się płytkiej Amerykance. Znów w krótkie noce młodych pełne są westchnień ochów i achów. Jednak odroczenie wybuchu bomby zegarowej nie jest wieczne. Dlatego za wszelką cenę Jasem musi znaleźć drogę do swoich sprzymierzeńców, których jeszcze całkiem sporo pozostało w północnej Afryce. Jak ci się podoba? Pewnego wieczoru, kiedy Judith nadal jest w pracy, a Jasem po obfitej kolacji na mieście, delektuje się dobrym czerwonym winem na balkonie w wynajętym przez nich apartamencie. Abdul podsuwa mu pod nos czarno-białą fotkę. Poznałem fajnych chłopaków na siłce, dorabiają sobie pozowaniem do zdjęć. Myślisz, że nie rozgniewa to Allaha? Były dżihadysta najpierw spogląda na naiwnego młokosa, a potem podnosi fotografię do światła i patrzy na nią okiem artysty. Musi przyznać, że w końcu jest coś, do czego ten chłopak idealnie się nadaje. Ze zdjęcia spoziera na niego piękny, rewelacyjnie zbudowany śniady ogier, którego wielkie, czarne oczy goreją od zmysłowości, a wargi, ułożone w naturalnym, kokieteryjnym uśmiechu, odsłaniają białe jak perełki zęby. Ten model mógłby wszystko reklamować od sportowych suplementów po kocią karmę. Kobiety, widząc to zdjęcie, kupiłyby byle co zapakowane w papierek z jego podobizną. Masz to w wersji elektronicznej? — Pewnie. — Puszczałeś gdzieś w sieć? — Ponoć mi nie wolno. — Moglibyśmy umieścić na stronie Mario ze zdrowym jedzeniem. Każdy kiep pomyśli, że jak będzie je żarł, to stanie się taki piękny. — Chichra inteligent, lecz zaraz pochmurnieje. — Albo lepiej nie. — Dlaczego? — pyta Abdul. — Wyjechałeś z Libii raczej nie jako turysta czy student, uświadamia go starczy poplecznik. Na pożegnanie zabiliśmy dwóch funkcjonariuszy, a ty osobiście pomogłeś zwiać najważniejszemu libijskiemu więźniowi ostatniego dziesięciolecia. Gdzie tam Libijczycy będą do Włoch zaglądać? lekceważy problem bez troski głupek. Do Mediolanu oni na pastwiskach siedzą i owce wypasają kiedy tylko ociera się o wielki świat, wyraża się o swoich braciach z pogardą. Nie wiesz, że Libia była kiedyś kolonią włoską i nadal mają z tym krajem bliskie wręcz rodzinne więzi, także finansowe i prawne. Oni tutaj czują się jak w domu i przyjeżdżają jak po zboże, zwłaszcza ich elity. Nie mówimy o kozojebcach, bo tacy nam nie zagrażają. Zawsze musisz mnie zdołować i usadzić w miejscu, zablokować. Jak już coś mi się udaje, ty to niszczysz. Abdul znów jest wściekły i całą swoją złość kieruje w stronę ciągle tej samej osoby. Zabrałeś mi żonę, wolność, a teraz chcesz mnie pozbawić źródła całkiem niezłych dochodów. Dostałeś za to pieniądze? Jasem jest przerażony, bo czuje już na swoim karku karzącą rękę sprawiedliwości. Ile? Za tę jedną focie tysiaka. Ale za całą sesję mają mi dać dwadzieścia tysięcy euro. Dumnie wykrzykuje Piękniś. A jak się nadam na modela ciuchów, to nawet i sto tysięcy dadzą. Jasem gwałtownie wstaje, idzie do swojego pokoju i wraca z plikiem pieniędzy. Macha nim przed nosem młodego, a temu z zachłanności aż oczy błyszczą. Sukcesywnie zbieram dla nas kasę. Na lepsze czasy, w lepszym, bezpiecznym miejscu syczy dżihadysta przez zaciśnięte zęby Na podstawie jakiego dokumentu podpiszesz umowę Jak otworzysz konto w banku będziesz dostawał przelewem pensję i zarejestrują cię w tutajszej ubezpieczalni jakim imieniem się przedstawisz Abdul Matołek jest trochę zbity z pantałyku A jakim Wszyscy wiedzą że jestem Abdul libijski uchodźca Abdula libijczyka mają już zapewne dokładnie odnotowanego, ale nie jako uchodźcę, tylko groźnego dżihadystę, prawą rękę terrorysty, mordercę. Gwarantuję ci, że twoja facjata razem z moją jest już na listach gończych. Mieliśmy cicho siedzieć i czekać na możliwość wyrobienia nowych czystych paszportów. Również ty, nie tylko ja. Do tej pory nie musiałeś zmieniać rysów twarzy, ale jak ją rozpowszechnisz i rozreklamujesz, to będziesz miał tak samo przez ranę jak ja. Ja nic o tym nie wiem. Mnie wrzuciliście na zmywak, żebym chyba tam zgnił. Nikt ze mną o żadnym zagrożeniu i konieczności ukrywania się nie rozmawia. Jasem musi przyznać mu demurację, bo jeśli idzie o plany ich trójki, tylko dwójka jest wtajemniczona. Ja tu zostaję. Niech drukują moje zdjęcie, trudno. – Popierdoliło cię! – starszy trzaska po łbie zszokowanego młokosa. – Ty debilu! Przez ciebie nic innego nam nie pozostaje, jak tylko uciekać dokądkolwiek! Pewnego wieczoru w knajpce Mario w galerii Wiktora Emanuela II pojawia się opasły i obmierzły, ale nieźle dziany, biznesmen z Hiszpanii, a ściślej biorąc z Gran Canarii. Tak głośno się zachowuje, tak się przechwala, że cała knajpa wie o jego bogactwie. Wtajemniczona w plan ewakuacji Judith od razu bierze go na widelec. Widząc maślany wzrok zalotnika, robi do niego seksowne miny i co chwilę podchodzi do jego stolika. Planuje oczarować go na tajemnej randce, by gościu oszalał na jej punkcie i zechciał zaprosić ją do swego kraju ją i jej dwóch wspólników. Nie wie, jak to rozegrać, ale przecież od tego jest jasem. On na pewno ułoży scenariusz, który łyknie ich wybawiciel. Hello! Facet zagaja, kiedy jego towarzystwo rozchodzi się do domów, a on reguluje rachunek. Napijesz się ze mną? Zwraca się obcesowo, choć zna już odpowiedź. Oczywiście, ale nie tutaj. Chodźmy zatem na miasto. Gruby i niski gość podnosi się z krzesła, przy czym bezpardonowo rozbiera wzrokiem młodą, piękną kelnerkę. Słyszałam, że jesteś z Gran Canarii? Kobieta postanawia potwierdzić dane, żeby na darmo się nie trudziła. I owszem, byłaś tam kiedyś? Nie, ale bardzo bym chciała. Kawał świata zwiedziłam, a taką piękną wyspę przegapiłam. O, globtroterka z ciebie. Ano, byłam w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Judith nie wdaje się w szczegóły. O, to ciekawe. Działałam z ramienia instytucji charytatywnych, byłam wolontariuszką. Chwali się z dumą. O, to taka najtańsza forma zwiedzania świata. Hiszpan z uroczego mena, który ją podrywał, przeistacza się w impertynenckiego gnojka. Ach, już taniej się nie da za totalną darmochę. Może i tak, jeśli nie liczysz pracy społeczników, która też ma jakiś materialny wymiar. Masz rację, masz rację. Na pojednanie obejmuje ją ramieniem i zaciąga do baru nad kanałem, gdyż w tej dzielnicy lokale nigdy się nie zamykają, są czynne na pełny zegar. A co porabiasz na tej Gran Canarii? Podpytuje kobietka, zniesmaczona arogantem i marząca tylko o tym, żeby się od niego uwolnić. Oprócz robienia wielkiej kasy, usiłuje miło się uśmiechnąć. Robię za bogacza. Wątpliwy Adonis ma już mocno w czubie, bo nie kontroluje ani swoich słów, ani ruchów, ciągle obmacując dziewczynę. Mam parę magazynów chłodni i szklarni. Super. To nie brakuje ci świeżych warzyw i owoców, żartuje znudzona Amerykanka. Czy ja ci wyglądam na wegetarianina? Dowcipkuje Spaślak, poklepując się po wielkim brzuszysku. No, nie. Um, a jak z siłą roboczą? Judith szybko zmienia temat. Teraz mało kto chce ciężko popierdalać stwierdza kolokwialnie. O, u nas nie jest jeszcze tak źle, bo pracują tłumoki uchodźcy. Naprawdę? Judith aż rosną uszy. Tylko jak sprzedać teraz ich trójkę temu krwiopijcy kapitaliście? Nadają się? Lenie patentowane i na niczym się nie znają, ale jakoś to ciągnę i trzymam tych leniwych sukien synów w ryzach. Znam człowieka, który nie patyczkuje się z takimi nierobami. Judith kuje żelazo póki gorące, choć nie wie, czy gość jutro będzie pamiętał choć jedno słowo z ich rozmowy. Dobry w tym jest. Amerykance. Nie dopisuje dziś szczęście. Juan, po wypiciu dwóch kolejnych głębszych, traci siły i rezon. Bez uprzedzenia woła taksówkę i błyskawicznie się do niej pakuje. Dasz mi wizytówkę? Kobieta nie odpuści, bo przecież na taką okazję czekali aż za długo. Ten facet musi ich stąd wyciągnąć. Trzymaj, kotku, ale po co ci ona? Nagram Ci dobrego nadzorcę do twoich latyfundiów. On ma rękę do ludzi i do interesów. Szybko chce przekazać jak najwięcej zachęcających informacji. To też genialny informatyk, więc może skomputeryzować ci biura, magazyny, szklarnie i wszystko wprowadzić w sieć. Nawet Twoim wyrobnikom wsadzi chipy w dupę. Na tym kończy się rozmowa. Bo Hiszpan widać nie jest zainteresowany i zatrzaskuje drzwi tuż przed nosem dziewczyny, a taksiarz od razu rusza, gdyż boi się, że zawiany delikwent obrzyga mu samochód i chce jak najszybciej dotrzeć do celu i się go pozbyć. Gran Canaria to idealne miejsce dla trójki ukrywających się w Europie uciekinierów. Planują, że na wyspie uregulują swoje paszportowe sprawy i dopiero wtedy wrócą do szerokiego świata, w którym dobrze czuje się aktualnie nie tylko Amerykanka i półbrytyjczyk, ale także, najbardziej im zagrażający, nieodpowiedzialny i głupi, Abdul. Jasem uprzedza swojego dobrodzieja, Mario, że prawdopodobnie niedługo będzie musiał opuścić Mediolan i zajmowane stanowisko, żeby ten czasami nie rozesłał za nim wici. – Podniosę ci pensję – Poniewczasie w czasie obiecuje wyzyskiwacz Mario. Przepraszam, ale całkiem mi to umknęło. Tak? I załatwię wam samodzielne dwu. Patrzy przymilnie na rozmówcę, oczekując, że ten wpadnie w euforię. No, no, może nawet trzy pokojowe mieszkanie. Wspaniale. Zgadzasz się? No, niech będzie. Jasem nie wspomina kapitaliście, że w poprzednim zaoferowanym przez niego lokum spędzili tylko jedną noc i od razu uciekli. Pozostałych lokatorów to nie zmartwiło, bo nieoczekiwanie dostali więcej przestrzeni do życia, więc nawet nie zgłosili tego faktu swojemu szefowi. Jednej i drugiej stronie było to na rękę. Sprytna Judith odświeżyła swoje konta na portalach najmu krótko- i długoterminowego – i załatwiła im całkiem niedrogi i sympatyczny apartamencik, w którym obecnie rezydują. A tak przy okazji, wystaw mi opinię o mojej dotychczasowej pracy. Jasem wie, czego chcę. Żebym już coś miał w garści, kiedy ci się odwidzi. Nie odwidzi! Napisz mi ocenę. Terrorysta po raz pierwszy spojrza na Włocha swoim prawdziwym, martwym, zimnym i bezwzględnym wzrokiem. Tego aż dreszcz przelatuje i już nie oponuje, równocześnie zastanawiając się, czy to rzeczywiście taki dobry pomysł i bezpieczny biznes wyzyskiwać tych biedaków, płacąc im za dobrą pracę poniżej najniższej krajowej, bo przecież tak naprawdę człowiek nie wie z kim ma do czynienia. Podbij mi też kartę uchodźcy, żeby mnie albo mojego kuzyna z ulicy nie zgarnęli i nie zamknęli w ośrodku czy w obozie. Bo wtedy wiele pożytku z nas nie będziesz miał. Jasem zdaję sobie sprawę, że o status uchodźcy nikt w ich imieniu nie wystąpił. Oni sami zresztą też nie. Zatem o zgodzie na pobyt stały nie mają co marzyć. Oznacza to, że na terenie Włoch przebywają na podstawie niewiele wartego papierka z odprawy na Lampeduzie. W paszportach nie mają wizy i są tutaj poniekąd bezprawnie. Zatem, przy jakiejkolwiek odprawie, przy wylocie, sprawa wyjdzie na jaw, i jeśli trafią na służbiste, to najprawdopodobniej wylądują w więzieniu. Potem sprawy potoczą się już błyskawicznie. Jeśli ktokolwiek sięgnie do bazy danych, wszystkich ich czeka długoterminowa odsiadka. Mają to jak w banku, szwajcarskim banku. Judith też potrzebuje świadectwa pracy, kontynuuje terrorysta, używając już prawdziwego imienia dziewczyny, bo teraz nikt inaczej jej nie nazywa. Też jako uchodźca? Mario zaczyna się denerwować. Nie. Jako rezydent w twoim wspaniałym kraju, musi tu jakoś legalnie funkcjonować, nawet z amerykańskim obywatelstwem. Pracodawcy powoli zaczyna to wszystko śmierdzieć. Postanawia spełnić ostatnią prośbę swojego chyba najwartościowszego pracownika, a później powoli wycofać się z tego układu. Trójca kamratów szykuje się do kolejnej rejterady. Jasem wymyśla najbardziej prawdopodobny scenariusz, a Judith okazuje się nie tak naiwną dziewczyną, na jaką wygląda. Nadal ma ze sobą swój amerykański paszport, który jest ważny przez kolejne dwa lata. Lider oddycha z ulgą, bo na tym dokumencie mogą jeszcze daleko pojechać. Judith otwiera rachunek bankowy, na który stopniowo, operując drobnymi kwotami, przelewają jednak spore sumy. Dla biznesmena z Gran Canarii, Juana, będą rodzeństwem: on z ojca Libijczyka, a ona z Amerykanina ze wspólną naiwną polską mamą. Tym razem Abdul ma grać rolę kuzyna tej dwójcy bowiem wiadomo, że polecą tam tylko dlatego, iż Amerykanka wpadła w oko rozpustnemu Hiszpanowi. Na miejscu postanawiają tę poplątaną intrygę jakoś wyprostować. Rozdział drugi Rajska Gran Canaria Jasem spotyka się z Hiszpanem Juanem. Błyskawicznie się dogadują, zwłaszcza że uciekinier ma całkiem mocne papiery oraz opinie i świadectwo pracy od włoskiego chlebodawcy, który nie chce go wręcz wypuścić. Kanaryjczyk ma swoje priorytety. Jeździ po Europie, by wyławiać tanią i naiwną siłę roboczą do swoich areałów, bo ostatnimi czasy strumień emigrantów z krajów Czarnej Afryki zdecydowanie przystopował. Po dwóch miesiącach przygotowań i urabiania nowego bossa, Jasem Abdul i Judith z duszą na ramieniu z Mediolanu lecą na gran kanarię czarterowym samolotem. Odprawiają się na małym, podmiejskim lotnisku przeznaczonym tylko dla tanich linii lotniczych i zorganizowanych wycieczek. Panowie są ubrani schludnie. Jasem elegancko jak handlowiec w delegacji, zaś Abdul w modnych dżinsach, obciśniętym na mięśniach pod koszulku i rozpiętej skórzanej kurtce. Wygląda słodko, jak ciacho, z rozkładówek dla pań. Każda mijająca go dziewczyna czy kobieta zwraca na niego uwagę i mięknie w kolanach. Judith zaś wkłada dziś koszulkę z jeszcze większym dekoltem. Dobrze czy nie, to się okaże. Jak na razie, jedynie jej mąż nie jest z tego zadowolony, i jak ją widzi, od razu wygłasza pod nosem cytat z Koranu. Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości, i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz, i żeby narzucały zasłony na piersi i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym albo też chłopcom, którzy nie poznali na gości kobiet. I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby. Pierdol się, odpyskowuje Judith. To już nie kalifat w Syrii, ani twoja zapyziała Libia. Ale. Nie ma żadnego ale. Po odprawie bagażu przechodzą do okienka odprawy paszportowej. Pierwsza amerykanka, która ma oryginalny dokument, a w nim wiele knotów, które zapewne zostaną zauważone. Była pani w Syrii? od razu wybucha funkcjonariusz. W 2014? Podnosi głos i wytrzeszcza na dziewczynę zszokowane oczy. Tak. Kobieta jest przygotowana na poruszanie tej i wielu innych kwestii, bo wałkowali temat z jasemem długimi wieczorami. Pojechałam tam jako wolontariuszka, aby opiekować się kobietami i dziećmi w obozie dla uchodźców. To było jeszcze przed wojną. Kiedy zaczęło się robić niebezpiecznie, ewakuowano nas. Aha, a, a jak dostała się pani do Italii? Trochę uspokojony służbista odpuszcza temat, bo historia opowiedziana przez turystkę w sumie jest wiarygodna. Jak to jak? Dziewczyna udaje głupią. Nie ma pani w paszporcie żadnego stempla potwierdzającego wjazd. Podenerwowany macha jej przed nosem dokumentem. Niemożliwe! Co za niedopatrzenie! Amerykanka szczerze się oburza, a jej biust faluje w rytm okrzyków. Rozmawiałam z urzędnikiem kontroli paszportowej tak jak teraz z panem. Zeznałam jak nas powiedzi, że jadę pozwiedzać i może trochę u was popracuję. Proszę, oto moje świadectwo pracy. Nawet założyłam rachunek bankowy, więc... Nie rozumiem. Mundurowemu wstyd za kolegę po fachu, ale on sam z trudem koncentruje się na obowiązkach, mając przed sobą taką roznegliżowaną ślicznotkę. Czy widzi Pan we mnie osobę pracującą na czarno, uchodźcę, terrorystkę? Coraz odważniej naskakuje młoda, bo wiadomo, że najlepszą obroną jest atak. Dzisiaj Z Włoch udaje się na gran kanarię. Muszę odpocząć. Ciężko wzdycha, bo z tych nerwów aż jej się w głowie kręci. Y, tak, y, właściwie. No i właśnie. Waląc pieczątkę, jak na poczcie, funkcjonariusz rzuca jeszcze okiem na dziewczynę, której dobrze z oczu patrzy, po czym przyciska guzik, by wypuścić ją w świat. A pan co? rzuca się teraz do Jasema. Jadę służbowo. Wysyła mnie mój pracodawca i poniekąd wspólnik. Na pewno dobry przyjaciel. Muszę uregulować sprawy dostaw świeżej żywności do naszych restauracji i firmy cateringowej. Wyciąga zgrabnie sfałszowane przez siebie zaświadczenie i druk delegacji. Znów nie ma pieczątki wjazdu co za plaga! Ja to muszę zgłosić. O, to już nie mój problem i absolutnie nie moja wina. Dobra, idź pan. Abdul zaś. Ustawia się w kolejce do funkcjonariuszki, która gdy tylko podnosi swój znudzony wzrok, nie jest już w stanie go od niego oderwać. Nie patrzy na strony w paszporcie, nie kartkuje go, jedynie trzęsącymi się palcami znajduje wolną i tam przybija zgodę na wyjazd. Banici słusznie szerokim łukiem omijają punkty z automatyczną odprawą, gdzie skanuje się paszport, linie papilarne i robi zdjęcie. Lepiej było poczekać w kolejce na manualną obsługę, wśród nieprzebranego tłumu emerytów, rodzin z licznym potomstwem oraz sporadycznych obywateli spoza Unii Europejskiej. Cieszy ich brak skrupulatności i niechrójstwo Włochów, którzy dziennie przepuszczają setki tysięcy turystów, nie dociekając chuj z who. Podczas lądowania dziwi ich widok przez iluminator. Gdyż zamiast samych złocistych plaż i rzędów palm reklamujących Gran Kanarie jako centrum turystyki, przed ich oczami pojawiają się jedynie baraki magazynów, setki wielkich szklarni i skaliste równiny. Na lotnisku czeka już na nich firmowy pick-up. Jadą przez obcy kraj z duszą na ramieniu. Jasem żałuję, że nie ma już tak jak kiedyś rozbudowanej siatki dżihadystów. Teraz wszyscy jakby zapadli się pod ziemię. Nie ma się z kim skontaktować i od kogo czegokolwiek dowiedzieć, chociażby żeby zweryfikować informacje dotyczące biznesu nieznajomego Hiszpana. Postanawia odkopać swoich zastrachanych byłych kolesi już na miejscu. Jeśli się nie uda, będzie musiał zadać się ze zwykłym świadkiem przestępczym, żeby wyprowadzić sprawy swoje i swoich ludzi na prostą. Uciekinierzy sądzą, że złapali następnego naiwniaka, który wspomaga uchodźców, choć na pewno też ich wykorzystuje. Najważniejsze dla nich, że mają obiecaną pracę w ogromnym przemyśle warzywno-owocowym. Obawy Jasema co do nowego pracodawcy i miejsca pracy sprawdzają się. Ze słów Huana wynikało, że robota będzie lekka. A okazuje się, że razem z imigrantami z Czarnej Afryki mają charować w szklarniach na obrzeżach Las Palmas po dziesięć albo i więcej godzin dziennie. Już na pierwszy rzut oka widzą, że warunki są tragiczne, zarówno te pracownicze, jak i bytowe. Nawet w biurach znów znajdujących się w barakach nie ma klimatyzacji. Przybyli nie chcą wiedzieć, jak będzie wyglądało ich nowe lokum, teraz już spodziewają się najgorszego. Nie podoba się to spierdalać. Hiszpan okazuje się hamem i typowym łowcą taniej siły roboczej. Przy tutejszej śmiertelności i obecnym spowolnionym napływie czarnych wyrobników, rąk do pracy nie starcza. Ale nie jest tak przyciśnięty do muru, żeby walczyć o to dziwne trio. Widzi, że tym razem źle trafił, choć nie spodziewa się jeszcze, jak bardzo źle. Nie dotarło do ciebie, że jestem doktorem informatyki? Ścieka się, oszukany jasem. Miałem u ciebie pracować w biurze, takie były ustalenia. Psz, możesz sobie być nawet doktorem-ginekologiem. Kpi krwiopijca, nie zdając sobie sprawy, co robi i do kogo pyskuje. Na razie stwierdzam z całą pewnością, że jesteś Alfonsem Stręczycielem. Podnosi głos. W każdej chwili mogę zgłosić to na policji, a wtedy będziesz się miał spysz na gnojku. Wy wszyscy... Pokazuje palcem, lustrując od stóp do głów tę dziwną, wielobarwną kompanię. Po coś nas tu sprowadził. Spokojnie już docieka jasem. Czy sądzisz, że będziemy obkopywać twoje grządki? Nie, ja będę obkopywał grządkę tej dziewoi, którą mi wystawiłeś. Potwierdza się, że bezmyślny Huan jest psem na baby i zrobi wszystko, by zaliczyć upatrzoną spódniczkę. Jak będziecie chcieli tu zostać, będziecie musieli poddać się rygorom i dla mnie pracować. Za ile? Ciekawi się lider, bo wie, że przez chwilę muszą zagrać w tej farsie? 300 euro tygodniowo od niechcenia oznajmia bos, po czym zbiera się do wyjścia. Jak sądzisz, ile kosztowały te buty, całkiem opanowany półsyryjczyk wskazuje wzrokiem na swoje skórzane, włoskie obuwie. A co mnie to obchodzi? Wy potrzebujecie przykrywki ja, tej dupy. Sprawa jasna, no nie? Dzisiaj wieczorem podeślę panią po samochód, oświadcza Bos głosem nieznoszącym sprzeciwu. Dzisiaj jest zmęczona, protestuje odpowiedzialny za grupę mężczyzna. Za trzy dni będzie gotowa. Juan ciężko wzdycha, patrzy jeszcze twardo w oczy, pyskacza, a że nie widzi w nich oporu czy drwiny, przystaje na propozycję. Po ostrzeżeniach hiszpana nikt już mu się nie sprzeciwia i nie dyskutuje. Na razie nowi wyrobnicy zgadzają się na wszystko i zostają przekazani w łapy kapo, zarządzającego materiałem ludzkim pracującym w potwornych warunkach na dobrobyt hiszpana. Ola! Zwraca się do nich śniady mężczyzna, obserwując z dużym rozbawieniem i jeszcze większym zdziwieniem trójkę wymuskanych i wystrojonych jak stróż w boże ciało przyjaciół. Buenos dias, dzień dobry! odpowiadają zgodnie, tachając swoje ciężkie walizki. Co wy tu do kurwy nędzy robicie? Facet nie wytrzymuje i zaraz chce wszystko wysądować. Miałem pracować w biurze jako informatyk. Tłumaczy jasem, bo wie, że w błyskawicznym tempie musi zdobyć tu nowych popleczników. Widzi, że z dżihadystami szybko kontaktu nie nawiąże, więc czas się zaprzyjaźnić z szarą strefą Gran Canarii. Sądziłem, że dostanę tu willę, a moi krewniacy na spokojnie znajdą jakąś godziwą pracę. A ona co umie? Kapo aż się oblizuje na widok krągłego biustu Judith. Moja siostra jest Amerykanką, groźnie burczy, przyszywany brat. Uważaj, koleś, bo nasz szef to pies na baby. Jak dotąd testował wszystkie czekoladki przed przyjęciem do pracy. Ale jak podsuniesz mu pod nos taki waniliowy kąsek, to na pewno też nie odmówi. Nic mu nie podsuwam, ale też nie możesz mu się postawić. Wiele dziewcząt z randek z Don Juanem nigdy nie wróciło. I wy to tolerujecie? Ty jesteś ręka w rękę z nim czy z tymi ludźmi? Pokazuje namijające ich ludzkie cienie, które, idąc na lunch, poruszają się jak zombie. Jestem z tymi, którzy płacą. Facet odkrywa karty. Nazywają mnie Pepe. Dobrze, kolego. Podprowadź samochód i wskaż nam godziwe miejsce do spania, żebyśmy w tym waszym kanaryjskim raju. Od razu syfa, chiwczy czy dżumy nie złapali. Jasem wręcza zachłannemu facetowi banknot o nominale 100 euro. Kapo to sprytny gość i dla forsy zrobi wszystko, więc z chęcią obsłuży tych niepasujących do tego miejsca rezydentów i wyciągnie od nich tyle kasy, ile tylko się da. Podstawia zatem brudny stary samochód, zaprasza do środka i rusza drogą. Powiedział, żebym was tu umieścił. Wskazuje na mijaną ruderę. Tutaj na powierzchni 35 metrów kwadratowych mieszka ponad 20 osób. Chcecie do nich dołączyć? Zadaje kąśliwe pytanie, perfidnie uśmiechając się od ucha do ucha. No, jakoś nie za bardzo. Zatem zamieszkacie w tym baraku. Zatrzymują się przed budyneczkiem w kształcie klocka. Postawionym z pustaków z piaskowca. Widać, że nie został on jeszcze ukończony. Nie ma okien ani drzwi. Wybite dziury na klimatyzatory zieją pustką, na dachu zaś sterczą zbrojenia. Obrońcy praw człowieka się nami zainteresowali. Wlepili zbójecką karę za nieludzkie warunki i kazali polepszyć byt tych czarnuchów, którzy i tak w ciągu miesiąca zajebią ten lokal tak jak poprzedni. Potrzebujemy jakichś sprzętów. Trójca wchodzi do środka i brnie wśród worów, paczek i kubłów z materiałami budowlanymi, drewnianych szalunków oraz zwyczajnych śmieci. Od razu kierują się betonowymi schodami na piętro. Zajmiemy ten lokal. Lider akceptuje ponad dwudziestometrowe pomieszczenie z surowym betonem zamiast podłóg i ścian. Do wieczora umyślni przywiozą wam sienniki i co tam jeszcze potrzeba – no, jednak nie spodziewajcie się luksusów. Na pożegnanie Kapo wyciąga rękę po dodatkową forsę, kiedy dostaje stówkę, aż unosi brwi ze zdziwienia. Transakcja kończy się na pięciuset euro. Trójca uciekinierów pozostaje sama. Jasem i Judith mają marsowe miny, zaś Abdul jest rozbawiony jak dziecko. Tośmy się ubrali. Stwierdza po chwili jasem. My? wykrzykuje Libijczyk, który aż pęka ze śmiechu. To wy wszystko zaplanowaliście, co do joty. Ze mną nikt niczego nie konsultował, bo przecież jestem skończonym idiotą. Poważnieje gwałtownie, a niebezpieczne ogniki pojawiają się w jego czarnych oczach. Daj spokój, amerykanka zaczyna cicho płakać. Mogliśmy żyć jak ludzie! A teraz jesteśmy traktowani jak bydło. Jest jak jest, enigmatycznie podsumowuje jasem. Trzeba zmienić ciuchy i iść na rekonesans. Nie ma co się mazać ani wściekać. Mamy trzy dni, żeby stąd spierdolić, od co? Zmienia garnitur na letnie bawełniane ciuchy, skórzane buty odstawia w kąt i nakłada adidasy. Bierze nakrycie głowy, po czym zostawia załamaną parę samej sobie. Kiedy wychodzi na zewnątrz, upał uderza go jak obuchem. Dookoła nie widać nic oprócz upraw i szklarni. Zmierza drogą, którą tutaj przyjechali. Koło zamieszkanej przez robotników ruiny spostrzega parę osób. Sporo z nich wygląda jak zagłodzone szkielety, choć może to nałogi i przywiezione z głębokiej Afryki. HIV tak rujnują ich zdrowie, a fizyczna ciężka robota dodatkowo ich wykańcza. Nie chce mu się wierzyć, że we współczesnym świecie istnieją takie obozy niewolniczej pracy. A Europa zajada się świeżymi warzywami i soczystymi owocami z Hiszpanii, nie zdając sobie sprawy, że wyrosły one dzięki pracy rąk tak nielubianych i niechcianych uchodźców, że zostały użyźnione ich potem i krwią. Witaj, panie, podchodzi do niego uśmiechnięty Afrykanin o miłej powierzchowności. Czegoś szukasz? Tak, wczorajszego dnia, żartuje jasem. I sensu. Sensu to tutaj brak, ale lepiej chodź ze mną i usiądź w cieniu, bo za chwilę dostaniesz udaru. Idą szutrową, kamienistą drogą jeszcze z dobre piętnaście minut, aż trafiają na miejsce stanowiące oazę wśród tych odludzi. Rośnie tam nawet...